Szanowni Państwo, rozpoczynamy nadzwyczajne posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw zbadania tragedii smoleńskiej TU-154 z 10 kwietnia 2010 roku. Zanim rozpoczniemy nasze dzisiejsze posiedzenie, bardzo Państwa wszystkich proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci polskiej elity, która poległa pod Smoleńskiem. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim mam zaszczyt przywitać na dzisiejszym posiedzeniu przedstawicieli rodzin smoleńskich, którzy tak licznie przyszli. Pozwolicie Państwo, że uczynię to na ręce dwóch pań, które widzę, pani generałowej Błasik, pani, przepraszam bardzo, Doroty Skrzypek, pani Małgorzaty Wasserman. Jeżeli nie widzę, jeżeli są jeszcze inne panie, to proszę mi wybaczyć, że je nie wymieniłem, ale na wasze ręce witam wszystkich przedstawicieli rodzin smoleńskich. Witam także wszystkich parlamentarzystów, gości, a także naszych ekspertów. I znowu tutaj chciałem ich przywitać, wymieniając nazwiska pana profesora Kazimierza Nowaczyka, który kieruje technicznym zespołem naszych ekspertów, oraz pana komandora Wiesława Chrzanowskiego, którego pracę wraz z panem komandorem Grono. Panie komandorze Grono, proszę, gdyby pan mógł także przedstawić. Dziękuję bardzo. A którzy odpowiadają za wszystkie analizy związane z nawigacją TU-154. Mam także zaszczyt przywitać szczególnie serdecznie pana mecenasa Pszczółkowskiego, pana mecenasa Kownackiego, którego widziałem gdzieś tam z tyłu skromnie siedzącego, i jeżeli jest pan mecenas Lew Mirski, to oczywiście także. Witam także serdecznie media, które tak licznie się dzisiaj tutaj zgromadziły, i bardzo dziękuję za, nie wątpię w to, wiarygodną, uczciwą i profesjonalną transmisję z naszego posiedzenia. Szanowni Państwo, mija 5 lat, mija 60 miesięcy od śmierci pana prezydenta, jego małżonki, od śmierci polskiej elity, od momentu, gdy polegli w pobliżu Lasku Katyńskiego nad Smoleńskiem ci, którzy stanowili polską elitę państwową, ci, którzy tam jechali, by uczcić pamięć polskich żołnierzy zastrzelonych strzałem w tył głowy. Polegli w okolicznościach, które każą tę śmierć nazwać śmiercią męczeńską. Śmiercią męczeńską nie tylko ze względu na to, jak ona została zadana, ale także ze względu na to, jak jest ona zadawana dzień po dniu przez ubiegłych 60 miesięcy przez ludzi nieuczciwych i wyzutych z sumienia. Pracę zespołu parlamentarnego, podobnie jak pracę bardzo wielu indywidualnych naukowców, jak pracę naukowców skupionych w konferencji smoleńskiej, jak pracę wielu blogerów i ludzi dobrej woli, koncentrują się na dojściu do prawdy.
I to nie z ciekawości, nie z pustego dążenia do zaspokojenia potrzeby wyłącznie wiedzy, tylko z pełnego zrozumienia, że bez prawdy o losie naszych przywódców szansa na pokój w Europie, szansa na rzeczywisty rozwój Polski będzie niewielka. Że fundamentem tych najważniejszych wartości jest prawda o tym, jak zginęła polska elita. Bez prawdy w życie społeczne i polityczne wkracza chaos, zamęt, konflikt. A my chcemy zgody, a my chcemy pokoju. A my w tych dramatycznych dniach, które nastąpiły po Smoleńsku, potrzebujemy siły całego narodu, który musi móc sprostać nawale ze wschodu, która zaczęła się właśnie wtedy. Właśnie po tragedii smoleńskiej, która była pierwszą salwą wymierzoną w pokój światowy w Europie. To później nastąpiła agresja na Ukrainę, zabór Krymu, inwazja na Donieck, straszliwa katastrofa spowodowana przez Rosję samolotu malezyjskiego, a wreszcie śmierć premiera Niemcowa. Te wydarzenia polityczne wszystkie rozpoczęte zostały wtedy, 10 kwietnia 2010 roku, gdy usunięto tych, którzy bronili Polski i bronili Europy, bo byli rzeczywistym przedmurzem cywilizacji zachodniej. Prezydent i polska elita stanowili przedmurze cywilizacji zachodniej. Ich wiedza, poświęcenie, determinacja, by powstrzymać imperializm rosyjski, zasługują na najwyższy podziw, najwyższą wdzięczność, której tylko skromnym ułamkiem jest dochodzenie do prawdy i świadectwo, jakie staramy się dawać właśnie prawdzie. Chciałbym, jeżeli Państwo pozwolicie, by nasze dzisiejsze posiedzenie zostało otwarte przez panią Dorotę Skrzypek i panią generałową Błasik, które w imieniu rodzin chcą przedstawić swoje stanowisko. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, wydawało się, że... Przepraszam bardzo, pani generałowo, gdybyście panie mogły podejść tutaj do mównicy, to będzie dużo skuteczniej, jak sądzę. I raz jeszcze proszę na tyle, na ile Państwo możecie, rozsuńcie się tak, żebyśmy się mogli nawzajem widzieć. Proszę. Szanowni Państwo, wydawało się, że sprawa bezpodstawnych kłamstw na temat mojego męża została już wyjaśniona. Jednak okazuje się, że moja radość z zakończenia tej niespotykanej w historii kłamliwej kampanii oszczerstw była przedwczesna. Miałam tylko rok spokoju. Kilka dni temu prokuratura wojskowa znowu powróciła do starej, skompromitowanej i kłamliwej wersji o winie polskich pilotów. Z mediów dowiedziałam się o kolejnych pseudodowodach. Znów sugeruje się, że ktoś rozpoznał głos mojego męża. W ten sposób znów chce się uwiarygodnić rosyjski scenariusz, który rozpowszechniano zaraz po tragedii. Przemysł pogardy pracuje pełną parą. Tak jak w 2011 roku, kiedy opublikowano oszczerczy raport MAK-u. Minione dni do złudzenia przypominają mi najgorsze chwile po 10 kwietnia 2010 roku.
Tak jak wtedy władze Rzeczypospolitej, teraz rząd pani premier Ewy Kopacz i pan prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych Bronisław Komorowski nie reagują na kłamstwa smoleńskie. Po raz kolejny pytam więc, kto w tym kraju stanie w obronie honoru polskich oficerów? Jak to możliwe, że kłamstwem posługują się ludzie noszący mundur Wojska Polskiego? Od 5 lat nie znajduję odpowiedzi na te pytania. Nie możemy zapomnieć jeszcze o jednej ważnej sprawie. Kiedy oskarżano polskich pilotów, mojego męża, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kiedy bez żadnych dowodów, a nawet wbrew logice, uznano ich winnymi spowodowania katastrofy 10 kwietnia, wielu polityków żyło iluzją. Przekonywali Polaków, w tym także nas, rodziny ofiar, że Rosja prezydenta Władimira Putina i generał Tatiany Anodiny jest krajem przyjaznym, miłującym pokój, przestrzegającym prawo. Przekonywano nas, że należy zaufać tej Rosji Putina. Teraz czar prysnął. Polityka rządu pana premiera Tuska, zakładająca potrzebę resetu we wzajemnych relacjach z Moskwą, zbankrutowała. Wojna na Ukrainie pokazała prawdziwą twarz Putina. Moskwa zajmuje kolejne obszary Ukrainy. Rosyjskie wojsko przygotowuje i ćwiczy kolejne kampanie, w tym także przeciwko Polsce i innym państwom Europy Środkowej. Jak to możliwe, że w tym samym czasie prokuratura wojskowa w Polsce ponownie oskarża polskich pilotów i polskiego dowódcę sił powietrznych? I za nic w świecie nie potrafię tego zrozumieć, że w momencie realnego zagrożenia naszej ojczyzny powraca się do skompromitowanej rosyjskiej propagandy. Bezpodstawnie obraża się mojego męża i niszczy jego życiowy dorobek w trudnej służbie dla dobra i bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Mój mąż, generał, pilot Andrzej Błasik, był pierwszym w historii lotnikiem uhonorowanym najwyższym amerykańskim odznaczeniem, jakie może otrzymać dowódca innego kraju. Amerykanie we wrześniu 2009 roku, wręczając mojemu mężowi Legię Zasługi, w uzasadnieniu napisali: prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w zgodności z aktem kongresu z 20 lipca 1942 roku nadał Legię Zasługi w stopniu komandorskim panu generałowi broni Andrzejowi Błasikowi z Polskich Sił Powietrznych za wyjątkową i merytoryczną służbę na stanowisku dowódcy Polskich Sił Powietrznych od kwietnia 2007 roku do września 2009 roku. Przywództwo generała Błasika, jego poświęcenie w sprawie zwiększania siły sojuszu NATO były również decydujące przy poszerzaniu współpracy pomiędzy siłami powietrznymi USA i Polski. Strategiczna wizja roli polskich sił powietrznych prezentowana przez generała Błasika była decydująca przy procesie transformacji z otrzymanej w spadku, w domyśle z poprzedniego systemu, kultury wojskowej do nowoczesnego rodzaju sił zbrojnych. Jego wyjątkowe zdolności zarządzania ograniczonymi zasobami wypchnęły polskie siły powietrzne do sprawowania zwiększonej roli w Sojuszu Północnoatlantyckim, zabezpieczając jednocześnie dostawę dla polskiego lotnictwa 48 nowoczesnych samolotów F-16, pierwszych z 5 C-130 i udziału w natowskim programie strategicznego lotnictwa transportowego w oparciu o samoloty C-17.
Generał Błasik był równie oddany szkoleniu, treningom i doskonaleniu personelu polskich sił powietrznych. Inwestował w szkolenie techniczne i profesjonalną edukację wojskową ukierunkowaną na przygotowanie polskich lotników do prowadzenia operacji na terenie całego świata. Zapewnił kontynuację profesjonalizacji światowej klasy sił powietrznych, udowadniając, że są one ze wszech miar gotowe, odpowiednio przygotowane i przełomowe. Osobiste poświęcenie generała Błasika dla sprawy partnerstwa pomiędzy amerykańskimi i polskimi siłami powietrznymi było swoistym kamieniem milowym bilateralnej współpracy, przyczyniając się również do polepszenia bezpieczeństwa Europy Wschodniej i jednocześnie zwiększając siłę NATO. Wyjątkowe dokonania, szczególne zdolności przywódcze i osobista inicjatywa przejawiana przez generała Błasika odzwierciedla wielki kredyt zaufania, jakim obdarzono zarówno jego, dowodzone przez niego siły powietrzne, jak i cały jego kraj. Podpisał sekretarz obrony USA Robert Gates. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę, pani Dorota Skrzypek. Pozwolę sobie zabrać państwu chwilę i powiedzieć o dwóch bardzo ważnych sprawach, o których chciałabym państwu powiedzieć w imieniu rodzin, które upoważniły mnie, żebym dzisiaj tutaj przed państwem stanęła. Pierwsza sprawa to w imieniu rodzin, które 8 kwietnia nie mogły stanąć w Sejmie obok pani generałowej Ewy Błasik, Małgorzaty Wasserman, Ewy Kochanowskiej i Magdaleny Merty, chciałabym jeszcze raz zwrócić się z apelem do rządu pani Ewy Kopacz o jak najszybsze podjęcie działań, które doprowadzą do powołania międzynarodowego zespołu ekspertów badających przyczyny tragedii smoleńskiej. My, rodziny, apelujemy, aby przebadano wszystkie dowody, które są w posiadaniu polskiej prokuratury, aby je uzupełniono i by niezależny organ wydał prawdziwe, rzetelne ustalenia na ich temat. Nie możemy zgodzić się z chaosem, jaki panuje w śledztwie smoleńskim. Jesteśmy przekonani, że wszystkie możliwe badania i szczegółowa analiza dotychczas zebranych dowodów powinny jak najszybciej rozpocząć się od nowa. W tym miejscu apelujemy również do zespołu parlamentarnego do sprawy wyjaśnienia okoliczności katastrofy smoleńskiej o intensyfikację działań, także tych podejmowanych na arenie międzynarodowej, między innymi w Parlamencie Europejskim, a mogących przyczynić się do przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa. W imieniu rodzin katastrofy smoleńskiej zwracam się także do Naczelnej Prokuratury Wojskowej, od której nieustannie od 5 lat domagamy się skutecznego zwrócenia się do Federacji Rosyjskiej z ponownym wnioskiem o wydanie rejestratorów lotu i wraku samolotu Tu-154M. Zrealizowania naszych wniosków w sprawie wydania załączników do pozyskanych w śledztwie opinii tak, aby istniała możliwość rzetelnej ich weryfikacji. Zrealizowania naszych wniosków, to znaczy wniosków osób pokrzywdzonych w tym śledztwie, o wydanie nam i naszym pełnomocnikom w całości kopii akt postępowania. Prosimy o realizację naszych wniosków o udostępnienie w całości dokumentacji medycznej ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku, a także o załączenie do akt jawnych postępowania pozbawionych klauzuli tajności dokumentów zdeponowanych w kancelarii tajnej i przechowywanych jako akta niejawne postępowania. Konsekwentnie domagamy się rozpoznania wszystkich naszych wniosków procesowych, w tym tego, który dotyczy zwrócenia się do Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia profesora Zena w Krakowie z pytaniem, kiedy zostanie zakończona, zlecona Instytutowi tak zwana końcowa ekspertyza genetyczna, której celem jest zweryfikowanie prawidłowości identyfikacji naszych bliskich,
ofiar katastrofy, na którą czekamy już 5 lat. Szanowni drodzy Państwo, jest jeszcze druga rzecz i wydaje nam się, że dzisiaj chyba ważniejsza, najważniejsza. Jeśli Państwo pozwolą raz jeszcze w imieniu rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, chciałabym z głębi serca podziękować każdemu z Państwa, który w ciągu 5 minionych lat wspierał nas, pomagał nam, otaczał nas modlitwą. Dziękujemy wszystkim naszym rodakom w kraju i za granicą, dla których wyjaśnienie okoliczności katastrofy smoleńskiej jest naprawdę ważne. Dziękujemy duchownym wszystkich wyznań za opiekę i odprawiane nabożeństwa, za każdą wspólną modlitwę. Dziękujemy parlamentarzystom, szczególnie członkom zespołu parlamentarnego. Dziękujemy wszystkim mediom i dziennikarzom, którzy uczciwie relacjonowali wydarzenia ostatnich 5 lat. Dziękujemy naukowcom z Polski i z zagranicy, zwłaszcza organizatorom i uczestnikom kolejnych konferencji smoleńskich, a także zespołowi ekspertów działającemu przy zespole parlamentarnym, za to, że mieli odwagę stawiać pytania i uczciwie badać dostępne dowody. Dziękujemy wszystkim, którzy na wiele sposobów nakładem własnych starań i środków na całym świecie upamiętniali ofiary katastrofy, otaczali je życzliwą pamięcią i modlitwą. I wreszcie bardzo serdecznie dziękujemy naszym najbliższym i przyjaciołom, a także naszym pełnomocnikom. Każdemu, od kogo nasi bliscy zmarli i my, ich rodziny, doświadczyliśmy najmniejszego dobra, raz jeszcze, prosto z serca, bardzo szczerze dziękujemy. Bardzo dziękuję za ten głęboki, przejmujący i miejmy nadzieję, że taki, który zostanie zrealizowany apel. Bardzo proszę teraz pana przewodniczącego posła Szczerskiego o przedstawienie starań na arenie międzynarodowej w sprawie śledztwa smoleńskiego. Pan poseł Szczerski jest reprezentantem Rzeczpospolitej Polskiej Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Europy. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, proszę mi najpierw pozwolić także osobiście bardzo głęboko się pokłonić rodzinom ofiar Smoleńska, dlatego że proszę być pewnym, że państwa los i państwa udręka przez te 5 lat jest dla nas najważniejszym moralnym zobowiązaniem do tego, żeby poszukiwać prawdy. Bardzo państwu się głęboko kłaniam i słów kilka bym chciał powiedzieć, tak jak powiedział pan przewodniczący Macierewicz, o tym, co do tej pory udało nam się zrobić w różnych instytucjach, bo rzeczywiście jest tak, jak powiedziała pani Dorota Skrzypek, że dzisiaj kwestia śledztwa międzynarodowego jest kwestią kluczową z 3 powodów. Po pierwsze, naiwną nieprawdą jest myślenie, że katastrofa smoleńska nikogo na świecie nie zainteresowała, że nikt nie pozyskiwał informacji na temat tego, co się wydarzyło, że nie ma informacji w innych krajach. One tam oczywiście są, tylko za każdym razem, gdy o tym mówimy, otrzymujemy taką samą odpowiedź. Udzielimy wam informacji, wydamy wam dokumenty, ale o to musi poprosić rząd polski. Musi poprosić polskie państwo, bo to są kwestie międzypaństwowe. I to jest rzecz, która jest dzisiaj niezbędna. Po pierwsze dlatego, że ogrom informacji zgromadzonych u naszych sąsiadów, u naszych sojuszników po prostu nie może być zamknięty, nie może być niedostępny dla tego śledztwa. Tylko dlatego, że rząd polski o to się nie zwraca. Po drugie dlatego, to śledztwo międzynarodowe jest konieczne, że wiemy dobrze i dzisiaj widzimy ten obraz, w relacjach dwustronnych ze stroną rosyjską już ani o centymetr się nie posuniemy. Ta bezsilność polskiego państwa zamierzona, która się spotyka dzisiaj z rosyjską butą, przynosi taki efekt, jaki widzimy. Nie ruszymy się o centymetr bez międzynarodowej pomocy.
Rzecz trzecia, ta, o której chcę powiedzieć najwięcej. Zmieniła się po agresji ukraińskiej, rosyjskiej, zmieniła się atmosfera wokół instytucji państwa rosyjskiego na Zachodzie. Wszyscy ci, którzy tak jak polski rząd wmawiali, o czym mówiła pani generała Błasikowa, że trzeba zaufać instytucjom rosyjskim, dzisiaj już tego zaufania nie mają. Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca zabójstwa Niemcowa dokładnie o tym mówiła. Właśnie o tym, że nie ma zaufania do prokuratury rosyjskiej. I dlatego polscy eurodeputowani zdołali umieścić w tej rezolucji także odwołanie do smoleńskiego śledztwa. To była pierwsza szczelina, którą się udało w tym dokumentach międzynarodowych prowadzić. Jest to wspomnienie w tym kontekście właśnie, utraty zaufania do państwa rosyjskiego o Smoleńsku. Ale równie ważne i o tym chcę powiedzieć najwięcej jest to, co zapowiada się, co się udało nam przeprowadzić właśnie, o czym powiedział pan przewodniczący Macierewicz, w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Otóż będzie raport Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dotyczący katastrofy i smoleńskiego śledztwa. Raport przygotowany w ramach Komisji Prawnej i Praw Człowieka. To będzie także dotyczył właśnie praw rodzin w tym śledztwie. Tej państwa udręki. I całego śledztwa z punktu widzenia prawnej współpracy ze stroną rosyjską i prawnych aspektów tego śledztwa. Raport powstanie, udało się to przeprowadzić mimo początkowych kłopotów, o których nie chcę mówić, bo udało nam się je pokonać. Ten raport powstanie. Jest wybrany także sprawozdawca Rady Europy do spraw śledztwa smoleńskiego, Zgromadzenia Parlamentarnego, poseł brytyjski, konserwatywny Robert Neil. I będzie, zatem mamy już w Radzie Europy, w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy sprawozdawcę do spraw śledztwa smoleńskiego. Będzie raport w tej sprawie. Będą wysłuchania publiczne w ramach Rady Europy, będą jego wizyty w Polsce. Będziemy po raz pierwszy mamy możliwość uzyskania tego dodatkowego instrumentu, jakim jest pierwszy przykład tego, w jaki sposób można prowadzić międzynarodowe śledztwo w tej sprawie. Bo ono już będzie, ono się już właśnie zaczyna. Dlatego, że ten raport jest przegłosowany do przygotowania, jest wybrany sprawozdawca. Jest już pierwszy element. To się nam udało przeprowadzić z kolegami posłami z Prawa i Sprawiedliwości poprzedniej kadencji Rady Europy i dzisiejszej. Bardzo im jestem też wdzięczny za tą pomoc, że nam się udało to tam przeprowadzić. I będzie zatem to. To jest przykład tego, ile możemy my zrobić jako parlamentarzyści, nawet opozycji. A dużo więcej mógłby zrobić polski rząd, gdyby tylko chciał. Gdyby tylko rozumiał, jaka jest jego rola i powinna być jego rola w tym, żeby polskie państwo i naród, jak powiedział pan przewodniczący Macierewicz, był silniejszy poprzez prawdę o tych wydarzeniach, żebyśmy byli silniejsi. Możemy być silniejsi, jeśli dojdziemy do prawdy. Możemy wyjść z tego silniejsi, ale to musimy rozumieć, jaka jest rola każdego z nas. My jako posłowie opozycji, tam gdzie możemy, tę rolę rozumiemy. W Parlamencie Europejskim poprzez ten fragment w rezolucji Niemcowa, w Radzie Europy poprzez przegłosowanie tego otwarcia tego raportu. Więc jest już, pierwsze kroki są poczynione. To robimy, co możemy zrobić. Ale to pokazuje, jak wiele można by jeszcze zrobić, jak szybko można by zrobić, gdybyśmy mieli wolę polityczną po stronie rządzących w Polsce. I z tą informacją chciałbym się Państwem także dzisiaj podzielić. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. To króciutkie sprawozdanie, a także te oklaski świadczą o tym, jak ważne jest dla wszystkich Polaków to, co Państwo robicie. Jak ma to olbrzymie znaczenie. My bardzo się cieszymy, że powstają ważne książki na świecie na temat dramatu smoleńskiego i śledztwa i katastrofy smoleńskiej. Ale najważniejsze dla nas jest to, żeby to zostało wyjaśnione poprzez Polaków i dzięki Polakom. Tam, gdzie jesteśmy gospodarzami, a nie tylko widzami. I ten wasz wysiłek jest dla nas szczególnie ważny. Raz jeszcze za to serdecznie panu posłowi Krzysztofowi Szczerskiemu, panu ministrowi Naimskiemu, a panu Mariuszowi Kamińskiemu, Hoffmanowi, wszystkim z poprzedniej kadencji za wysiłek ten serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, sprawa międzynarodowego śledztwa nie jest kwestią nową. Jest kwestią, która stanęła
na porządku dziennym nieomal w kilka godzin po dramacie smoleńskim. I jak dotąd nieustannie rozbijała się o niechęć i złą wolę przedstawicieli rządu pana Donalda Tuska i pani Ewy Kopacz. Z nadzieją, że to się raz na zawsze skończy. Z nadzieją, że będzie wreszcie rząd, który będzie sojusznikiem ofiar smoleńskich. Sojusznikiem tych, którzy polegli pod Smoleńskiem, a nie przeciwnikiem dzień po dniu coraz ostrzejszym i bardziej perfidnym. Z tą nadzieją, że to się raz na zawsze skończy, prezentujemy teraz kilka kwestii z historii pokazujących, jak kształtowała się walka o uruchomienie międzynarodowego śledztwa. Ta walka, która kończy się, mam nadzieję, wraz z sukcesem, o którym mówił pan poseł Krzysztof Szczerski. Bardzo proszę o prezentację. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, prezentacja zaczyna się od przedstawienia, jak rząd najpierw pana premiera Donalda Tuska, następnie pani premier Ewy Kopacz chronił Władimira Putina przed międzynarodowym śledztwem. Pozwolę sobie włączyć fragment narady z 13 kwietnia 2010 roku. To jest posiedzenie komisji pod przewodnictwem Władimira Putina w Moskwie. Tam poza Tatianą Anodiną udział także bierze przedstawiciel rządu Polski, wtedy minister zdrowia Ewa Kopacz. Следование Евросоюза и других государств. Органы бадания Унии Европейской ораз паинств европейских. Изъявили готовность. Выразили готовость. Если будет необходимость. В разе такой конечности. Принять участие. Взять удел. В работе технической. Секундка, сделаем это иначе. Исследования Евросоюза и других государств. Органы бадания Унии Европейской ораз паинств европейских. Изъявили готовность. Выразили готовость. Если будет необходимость. В разе такой конечности. Принять участие. Взять удел. В работе технической комиссии. В праце комиссии техничной. Тем не менее, они выразили, что они не сомневаются в объективности и профессионализме комиссии и российских специалистов. Одночасно выразили здание, что не имеют вопросов в отношении объективности в подходе со стороны и российских, и польских специалистов. Специалисты МАК имеют большой опыт международного расследования. Специалисты МАК имеют большое опыт в распознаваниях международных. В том числе в 53 странах мира. В том również в 53 краях света проводилось международное расследование. Там, где было бадание международное робione. И ни одно из них не было оспорено в процессуальном порядке. И жадное из них не зустало заквестионовано в трибе процессуальном. Дякую бардзо. Тераз прошу о голос панią министр здоровья, панią Ewę Kopacz. Panie premierze, господин премьер-министр, уважаемые дамы и господа. Na wstępie chciałabym bardzo gorąco i serdecznie, szczerze, z serca podziękować mojemu odpowiednikowi, pani minister zdrowia. Сначала я бы хотела горячо и очень сердечно поблагодарить моего визави, министра здравоохранения Российской Федерации, госпожу Голикову. Chciałabym przypomnieć, że jesteśmy w trzeciej dobie od tragedii. Chciałabym przypomnieć o tym, że z momentu tragedii przeszło już 3 суток. Wynik wczorajszej pracy w ciągu jednego dnia do późnych godzin nocnych. Rezultaty wczorajszego dnia do samych późnych czasów. To ponad 40 zidentyfikowanych ciał. To 48 zidentyfikowanych ciał. Wszyscy, jak tu siedzimy, wiemy dokładnie, jak wyglądają ofiary takich wypadków. Wszyscy, którzy my здесь сидим, хорошо понимаем, как выглядят жертвы таких катастроф. Stąd identyfikacja i potwierdzenie przez najbliższych tożsamości to wielka sztuka. Поэтому подтверждение личности погибших это целое искусство. To wynik pracy nie tylko polskich patomorfologów, ale przede wszystkim rosyjskich patomorfologów. Это результат работы как польских патологоанатомов, так и российских. Pracujemy jak jedna wspólna rodzina. Мы
работаем как одна большая семья. И powiem szczerze, że po raz pierwszy jestem świadkiem. Должна сказать, что я первый раз являюсь свидетелем подобного. Так доброй współpracy и uzupełniania się w tej pracy nawzajem. Такого хорошего, можно сказать, образцового сотрудничества и взаимного дополнения в работе. Jestem upoważniona również przez tych, którzy już odlecieli, a byli tutaj jako najbliżsi ofiar. Ja także upełnomocona od tych, kto już uleciał, no był здесь w качестве родных и близких жертв катастрофы. Do złożenia podziękowań na ręce pani minister. Wyrazić благодарность госпоже министр. Za zaangażowanie, solidność w pracy. За солидную работу, за ангажирование в эту работу. И просьбы. И высказать также просьбу. Просьбы от тех, кто же jednak выехали без возможности распознания своих najbliższych. Просьба от тех, кто выехали, не сумев распознать, идентифицировать тела своих близких. Просьба będzie brzmiała, prosimy o jeszcze, a więc bardzo intensywną pracę genetyków. Мы бы просили, чтобы работа генетиков была по возможности интенсифицирована. Chcielibyśmy bardzo, aby zdając raport Polakom, мы бы хотели, чтобы отчитываясь перед польским народом, mogli z czystym sumieniem powiedzieć, zrobiliśmy wszystko, udało się w 100% zidentyfikować ciała. Что мы бы могли сказать, что мы с чистой совестью сделали все возможное, чтобы можно было в 100% идентифицировать все тела жертв. Dlatego też zgodnie z tym, co powiedziała pani minister. Поэтому все, о чем сказала госпожа министр. Od jutra najprawdopodobniej zacznie się ewakuacja już zidentyfikowanych ciał. Z завтрашнего дня, видимо, начнется вывоз тех тел, которые уже опознаны. Dzisiaj w pracach uczestniczą również Polacy, którzy wczoraj późnym wieczorem przylecieli z Polski. Сегодня уже начали участвовать специалисты, которые вчера вечером дополнительно прибыли с Польши. I dzisiaj też już mamy swoje trumny, w które będziemy te ciała zidentyfikowane układać. I my także przywieźli swoje groby, w które my będziemy pomieszczać już zidentyfikowane ciała. Jeszcze raz gorąco dziękuję. Ja jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim. Szanowni Państwo, przedstawiliśmy dłuższy fragment, za co przepraszam, nie dlatego, żeby przypominać i lać ocet na rany i przypominać te zachowania, tylko przede wszystkim dlatego, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, że nic tutaj nie zostało wycięte. Po zaoferowaniu i przywołaniu przez Panią Przewodniczącą Anodinę, generał Anodinę, iż zgłosili się przedstawiciele, jak to nazwała, organów śledczych Unii Europejskiej i innych państw europejskich, to zostało pominięte przez przedstawicieli rządu Donalda Tuska absolutnym milczeniem. De facto zostało odrzucone i dlatego przywołaliśmy cały ten materiał. Proszę bardzo. Następny slajd z żądania międzynarodowego śledztwa. Apel mamy świętej pamięci wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. Przepraszam, ja widzę, państwo nie, moment. Już sekundę. Chwilowo się zawiesił. To nie pan czyta. No niestety bez problemu się nie obejdzie. Mamy świętej pamięci wicepremiera Przemysława Gosiewskiego, Jadwigi Gosiewskiej, wygłoszone na Jasnej Górze. To jest fragment. Działania rządu Rzeczypospolitej, prokuratury rosyjskiej, jak i również rządu Federacji Rosyjskiej są prowadzone w sposób nad wyraz niedbały i niekompetentny. Świadczące o braku woli rzetelnego wyjaśnienia przyczyn tej największej tragedii ostatniego stulecia. Opieszałość w przekazywaniu materiału dowodowego przez rosyjską prokuraturę wzbudza największe zdziwienie oraz niepokój. Żądamy powołania Międzynarodowej Komisji Technicznej, nie jedynie polsko-rosyjskiej, celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii smoleńskiej.
zwrócenia Polsce oryginalnych czarnych skrzynek i wraku samolotu jako własności polskiej i bardzo ważnych dowodów w sprawie. Na następnym slajdzie, mam nadzieję, za moment Państwo zobaczycie panią Zuzannę Kurtykę, która na konferencji prasowej w Sejmie pokazywała zebrane podpisy, ponad 350 tysięcy podpisów o powołanie Komisji Międzynarodowej. Nie. Jeszcze nie. Okej. To jest właśnie to zdjęcie z pani Zuzanny Kurtyki z panią poseł. W wyniku apelu rodzin, jasnogórskiego apelu rodzin, została podjęta ogólnopolska, a nawet ogólnopolonijna akcja, która zaowocowała zebraniem w pierwszej transzy 350 tysięcy, a potem powyżej 500 tysięcy Polaków, zarówno z kraju, jak i z emigracji, domagających się powołania jak najszybciej Międzynarodowej Komisji. Ten apel pod przewodnictwem pani przewodniczącej Kurtyka został przekazany zarówno marszałkowi Sejmu, jak i prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Na następnym slajdzie widzicie Państwo panią minister Annę Fotygę i pana ministra Antoniego Macierewicza, którzy udali się z podpisami do Waszyngtonu, gdzie przekazali je władzom Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak rządzący, tutaj akurat wtedy widzimy Bronisława Komorowskiego, pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, 10 października 2010 roku dla Radia Z, wtedy już prezydent, tak? Przecież jest śledztwo polskie, jest rosyjskie i jest międzynarodowe MAG. To było odniesienie do tego, po co komu Komisja Międzynarodowa. Ja myślę, że te słowa warto powtórzyć. Nie dlatego, żeby atakować pana prezydenta Komorowskiego, tylko z wielką prośbą o zmianę tego stanowiska, które wówczas z takim cynizmem zostało Polakom zaprezentowane. Przypomnijmy, Radio Z, 10 października 2010 rok, miesięcznica. Pan prezydent Bronisław Komorowski w odpowiedzi na apel o międzynarodowe śledztwo podpisany przez ponad 500 000 Polaków odpowiada: o co wam chodzi? Jest śledztwo rosyjskie, jest śledztwo polskie i jest śledztwo międzynarodowe. To, które prowadzi pani generał Anodina, która szefuje przecież Międzypaństwowemu Komitetowi Lotniczemu. Ja mam nadzieję, że pan prezydent zmieni zdanie i nie będzie więcej tym cynizmem zatruwał atmosfery, która się należy tym, którzy polegli pod Smoleńskim. Następny slajd. Ówczesny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski atakuje zabiegi o powołanie Komisji Międzynarodowej w odniesieniu do wizyty parlamentarzystów w Stanach Zjednoczonych. Cytat: zamiast Międzynarodowej Komisji przydałoby się Międzynarodowe Konsylium. Również ówczesny rzecznik rządu Paweł Graś wyśmiewa starania o Komisję Międzynarodową. Cytat: wizyta Fotygi i Macierewicza w USA to absolutny skandal, ocierający się wręcz o zdradę. Konsekwencje oddania śledztwa Władimirowi Putinowi. Operator telewizji polskiej Sławomir Wiśniewski znajduje i fotografuje czarną skrzynkę o godzinie 11.10 kwietnia 2010 roku na miejscu katastrofy. Tutaj widzicie Państwo na zdjęciu tą czarną skrzynkę. Czarne skrzynki zostały wydobyte z błota i odczytano ich zapisy. Świadczy o tym komunikat ogłoszony przez RIA Nowosti, Rządową Agencję Informacyjną Federacji Rosyjskiej, o godzinie 16.30 10 kwietnia 2010 roku. Stwierdzono w nim, że zapisy z czarnych skrzynek zostały odczytane i że wynika z nich, iż nie było pożaru ani wybuchu, a przyczyną katastrofy była wina polskich pilotów. Podawał to również ówczesny minister Siergiej Szojgu, widoczny na zdjęciu. To jest wczesne popołudnie 10 kwietnia. Czarna skrzynka odnaleziona przez Wiśniewskiego, przejęta, została otwarta i odczytana wczesnym popołudniem 10 kwietnia. A następnie? Pułkownik Edmund Klich, 10 kwietnia 2010 roku, około godziny 20.
W końcu nas zawieźli na miejsce wypadku. Było już ciemno. Podeszli do mnie Tatiana Anodina z Aleksiejem Morozowem. W ogóle nie wiedziałem, kto to taki ta Anodina. A Morozowa przypomniałem sobie z pewnej konferencji IKAO w Montrealu. Oni mnie wtedy zaprowadzili na miejsce katastrofy i pokazali rejestratory. Nie wiem, czy one naprawdę tam leżały. One tam leżały już od 2 godzin, bo przedtem były analizowane pod kierunkiem specjalistów pana Szojgu. Pułkownik Zbigniew Rzepa w filmie redaktor Anity Gargas opowiadał o tym, jak Rosjanie zapieczętowali czarne skrzynki i pod strażą zawieźli je z nim do Moskwy. Czarne skrzynki, które zostały przebadane, z powrotem umieszczone na miejscu tragedii, tam zostały odnalezione i pod strażą zapieczętowane, odwiezione do Moskwy. Trzeba było bardzo poważnie ich strzec, bo zawierały nowe treści. Te, których się państwo także dzisiaj dowiadujecie od pana Artymowicza. Następnie pan Jerzy Miller, ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji, 3-krotnie jeździ do Moskwy po kopię czarnych skrzynek. Tutaj widzicie państwo tabelkę, która zawiera informacje na temat 9 różnych długości wszystkich poszczególnych kopii, które zostały do Polski przywiezione. Na czerwono zostały wyszczególnione 3 najkrótsze nagrania. Te najkrótsze otrzymało FSB dla prokuratury rosyjskiej, Forenex dla MAK oraz Jerzy Miller. Memorandum o porozumieniu w sprawie przekazania stronie polskiej zapisów rejestratorów pokładowych samolotu Tu-154M, numer pokładowy 101 Rzeczypospolitej Polskiej, który uległ katastrofie 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. To memorandum podpisał właśnie minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller w maju 2010 roku. Artykuł 3 brzmiał: MAK jako organ prowadzący badanie techniczne zabezpiecza przechowanie opieczętowanych przez obie strony oryginałów zapisów rejestratorów pokładowych w celu wykluczenia jednostronnego dostępu do nich. Przekazanie Rzeczypospolitej Polskiej oryginałów zapisów rejestratorów pokładowych może zostać dokonane na podstawie decyzji właściwego organu Federacji Rosyjskiej po zakończeniu śledztwa lub dochodzenia sądowego. Proszę państwa, obok udowodnienia tego, iż czarne skrzynki były wynoszone z miejsca, gdzie upadły, a później z powrotem tam kładzione w trakcie swoistego politycznego teatru, ten dokument, który przed chwilą przedstawił pan Misiewicz, jest najważniejszym dokumentem, o którego istnieniu rząd pani Ewy Kopacz zdaje się nie chcieć wiedzieć. I to ten dokument sprawia, że bez decyzji rządu czarnych skrzynek nie będziemy mogli odzyskać. Ten dokument mówi o tym, że rząd Donalda Tuska w pełni świadomie zgodził się na to, żeby czarne skrzynki pozostawały w dyspozycji organów państwa rosyjskiego w istocie w nieskończoność. Bez wypowiedzenia tego układu, bez zmiany tego układu międzynarodowego, Federacja Rosyjska dysponuje czarnymi skrzynkami za zgodą rządu Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Ten układ trzeba wypowiedzieć. To może zrobić tylko i wyłącznie rząd, bo to rząd Donalda Tuska i Ewy Kopacz podarował te skrzynki Rosjanom. Tak samo jak ma się to z innymi częściami samolotu. Na tym polega istota dramatu, w którym żyjemy. Tak jak oddano śledztwo, tak samo oddano w Jupiterach prawa międzynarodowego wszystkie dowody. To trwa po dzień dzisiejszy. Proszę bardzo. Sfałszowany odczyt magistra Andrzeja Artymowicza prokuratura przedstawia jako rozstrzygający jednocześnie mając ekspertyzę profesor Grażyny Demeńko, stwierdzającą, że to ta analiza nieprofesjonalna, tylko słuchawkowa i błędnie przepisująca dźwięki do osób, między innymi w sprawie generała Andrzeja Błasika. 27 marca na konferencji prokuratury wojskowej prokuratura uznała, cytat: w części dotyczącej przyczyn katastrofy kompleksowa opinia biegłych nie budzi wątpliwości i przedstawiliśmy wnioski wypływające z tej opinii. Ja pozwolę sobie przeczytać fragment opinii profesor doktor habilitowanej Grażyny Demeńko, wicedyrektor do spraw nauki Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Fonetycznego. W kabinie samolotu niewątpliwie przebywały inne osoby.
Z pewnością można przyjąć, że niektóre frazy należały do dyrektora Kazany. Nie można wykluczyć, że niezidentyfikowany głos wypowiadający frazę 100 metrów i 230 metrów mógł należeć do generała Błasika lub do innej osoby o podobnym głosie. Z dużym stopniem prawdopodobieństwa, graniczącym z pewnością, należy stwierdzić, iż frazy te nie były wypowiadane przez członków załogi. Inne niezidentyfikowane wypowiedzi z bardzo dużym prawdopodobieństwem nie należały do członków załogi. Jednak trudno wskazać obiektywne przypisanie. Ten dokument powinien być ujawniony przez prokuraturę wtedy, gdy powoływała się na podczas konferencji prasowej 27 marca na odczytanie materiału przez pana Artymowicza. W istocie stało się inaczej. Ten dokument dezawuujący odczyty pana Artymowicza został ukryty. I gdyby nie akcja mediów, tutaj szczególne podziękowanie naszemu dziennikowi, gdyby nie nacisk zewnętrzny, do dzisiaj nie wiedzielibyśmy, że w istocie tak zwana nowa taśma pana Artymowicza jest przez najwybitniejszych fachowców, ekspertów kwestionowana i uznawana za nieprofesjonalną. Przypomnijmy, że pani Demenko jest profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Poznańskiego imienia Adama Mickiewicza, jest przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Fonetycznego, jednym z najwybitniejszych znawców tej problematyki. I jej ekspertyza jest jednoznaczna. Działanie pana Artymowicza jest nieprofesjonalne. Prokuratura ukryła ten fakt posiadania tej opinii po to, by media o szczególnym zabarwieniu mogły brukać pamięć generała Błasika i twierdzić, że sprawa tragedii smoleńskiej jest przesądzona. Takiego fałszerstwa w dziejach polskiej kryminalistyki nie było. Brak sekcji zwłok, oględzin miejsca zdarzenia, zamiana ciał. Do dziś nie wiemy, gdzie jest ciało świętej pamięci Anny Walentynowicz. Sfałszowanie badań nad obecnością materiałów wybuchowych. Wypowiedzi dwóch prokuratorów z Komisji Sprawiedliwości, pułkownik Ireneusz Szeląg. Obecność cząstek trotylu nie oznacza obecność trotylu na wraku. I pułkownik Jerzy Artymiak. Faktycznie, niektóre urządzenia w Smoleńsku wykazały cząsteczki trotylu, co nie oznacza z całą pewnością, że mamy do czynienia z materiałami wybuchowymi. To znana i słynna fraza, trotyl to nie jest trotyl. Świat podejmuje śledztwo smoleńskie. Fragment z wywiadu z Jurgenem Rotem. To był zamach, mam dokumenty. Widzicie państwo stopklatkę z nagrania, gdzie widać dokument, który pokazuje pan Jurgen Rot. W lewym górnym rogu widać godło RFN oraz nazwę Służby Federalnej i Służby Wywiadowczej. Niżej na środku tajne akta. I na następnym slajdzie tajne akta. Od czwartej linijki przyczyna katastrofy Tu-154 z 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Zamach przy użyciu materiałów wybuchowych przeprowadzony przez oddział FSB. Materiał trzyma Jurgen Roth. Dziękuję. Oczywiście mamy świadomość, że to jest dokumentacja, która nie została przez nikogo w Polsce jeszcze w żaden sposób zweryfikowana. A my w żadnym wymiarze nie chcemy prezentować tych materiałów jako zweryfikowanych i bezspornych. To są materiały śledztwa jednego z wybitnych dziennikarzy niemieckich i tak je należy traktować. Mam zaszczyt przywitać na sali także pana mecenasa Stefana Hamburę, pełnomocnika części rodzin, który przeprowadził wywiad z panem Jurgenem Rotem. Panie mecenasie, jeśli pan chciałby teraz te fragmenty zaprezentować, to bardzo proszę. Dobrze, dziękuję, przepraszam. Ale może ja sobie znajdę. Gość.pl, tak? Dobra. Dobrze, dzięki.
Pan Jürgen Roth jest dziennikarzem śledczym, niemieckim dziennikarzem śledczym, jednym z najlepszych niemieckich dziennikarzy śledczych. I to, co tutaj próbowało się i próbuje się zrobić z jego książką, przypomina ten scenariusz, który był realizowany przy okazji opracowań i wypowiedzi naukowców, którzy się wypowiadali na temat katastrofy smoleńskiej, jej przyczyn. I niestety dzisiaj właśnie też dziennikarze przed wejściem na salę pytali mnie o te stenogramy. Tu zostało to przedstawione, że mamy do czynienia z tylko kopiami. To są kopie i zaczęło się to od nieszczęsnych wypraw, tak bym go nazwał, kuriera carskiego, ministra Millera, który jeździł do Moskwy i powiększał swoją wiedzę o te kilkanaście sekund. Proszę Państwa, co do zasad procesowych, tutaj w Polsce na miejscu potrzebujemy oryginały czarnych skrzynek i wraku. Wszystko inne to są niestety opowieści, które nam tutaj nic nie pomogą. A pan magister Artymowicz, powtarzam magister, bo gdzie wielu dziennikarzy zawsze pyta się o wykształcenie, tytuły, pan magister Artymowicz miał coś wysłuchiwać w swoich słuchawkach. To nie przystoi, ażeby prokuratura wojskowa w ten sposób się zachowywała i w ten sposób obciążała rodziny, przede wszystkim rodzinę pana generała Błasika. To są standardy nieznane na Zachodzie. I ja myślę, że to są raczej standardy azjatyckie, a nie przystoja, żeby tutaj były stosowane. Pan Jürgen Roth dotarł do dokumentu niemieckich służb, Bundesnachrichtendienst, w których jest mowa o tym, że chodziło o zamach przy wykorzystaniu materiałów wybuchowych. Materiały te były być może, powiedzmy, jeszcze nie wiem dokładnie, w jaki sposób mogły się dostać na pokład samolotu, ale z tego miejsca chciałbym podziękować pracownikom Ministerstwa Obrony Narodowej, gdyż jak jakiś czas temu występowałem w ramach informacji, tutaj w dostępu do informacji jawnej, dostałem z Ministerstwa Obrony Narodowej dokumenty, które nie musiały się znaleźć w tym pliku dokumentów. Były to informacje dotyczące apteczki technicznej, która została wniesiona 9 kwietnia na pokład Tupolewa, kilkanaście godzin przed odlotem. Pytano wielokrotnie, w jaki sposób mogło to zostać wniesione na pokład. I myślę, że to jest ten faktor czasowy, nad którym warto się zastanowić, bo prawie tona materiałów, oczywiście jakieś materiały zastępcze, jakieś koła zastępcze, kanistry i tak dalej, wszystko to mogło ułatwić wniesienie na pokład odpowiednich materiałów. I jeszcze raz dziękuję i apeluję do ludzi dobrej woli, ażeby nam, pełnomocnikom, przesyłali takie dokumenty, nawet przy okazji, bo z tych dokumentów wiele się dowiadujemy. Jeszcze raz dziękuję Ministerstwu Obrony Narodowej. A dodatkowo jeszcze 10 kwietnia, jak podawał nasz dziennik, oficer BOR-u sprawdzający samolot przerwał
kontrolę samolotu, którą przeprowadzał wraz z psem odpowiednio wyszkolonym ze względu na hałas. Także proszę Państwa dziennikarzy się zastanowić nad tym, gdzie i jak można coś było umieścić. I pan Jürgen Roth pochylił się nad tymi sprawami i jest to dokument BND, niemieckiej służby. Tu został już jeden rzut z wywiadu zaprezentowany, gdzie w dokumencie tym jest słowo Sprengstoff, atentat, zamach przy użyciu materiałów wybuchowych. Oczywiście szybkie dementi niemieckich służb jeszcze raz potwierdza, że ta sprawa jest poważna, bo dobrze zdementowana wiadomość jest potwierdzoną wiadomością. A tu BND nawet nie był neutralny, nawet nie powiedział ani nie potwierdzamy, ani nie negujemy, tylko powiedział szybko sprawdziliśmy, nie mogliśmy tego znaleźć. To pokazuje, jak duże ciśnienie polityczne jest wywierane na niemieckie służby i myślę, że nie bez powodu też tak BND zareagował. Myślę, że tutaj zaprzyjaźniony rząd niemiecki na pewno dostał odpowiednie, czy mógł dostać odpowiednie sygnały z Polski. A kilka dni temu spotkał się pan minister Schetyna ze swoim odpowiednikiem Frankiem Walterem Steinmeierem we Wrocławiu i na pewno rozmawiali na ten temat, bo pan Frank Walter Steinmeier, minister spraw zagranicznych, był wcześniej koordynatorem do spraw służb specjalnych w Urzędzie Kanclerskim za czasów Gerharda Schrödera. A tak, jeżeli chodzi o te wątki polsko-niemieckie, to nie wiem, czy państwo sobie przypominają, że ambasador, który po niemiecki, który trafił wtedy do Polski po 10 kwietnia, był wcześniej wiceszefem BND, niemieckich służb, do których materiałów dotarł teraz pan Jürgen Roth. To tyle gwoli do powiedzenia, a teraz kilka słów z tego wywiadu. Und da haben Sie auch den Begriff gebraucht, Verantwortlicher für das Attentat in dem BND. Okay. Herr Roth, ich möchte mich noch einmal bei Ihnen bedanken für das Interview, das ich mit Ihnen im Namen der Familien von Anna Walentynowicz und Stefan Melak geführt habe. Das Interview haben wir per Skype geführt. Das hat ist ein Ja, Herr Roth, ich wollte heute mit Ihnen, haben Sie auch ein Dokument hochgehalten? Das heißt, wie ist unter Umständen, was steht da in diesem Dokument? Lieber Herr Burmann, das ist das Dokument. Okay. Das ist das Dokument. Ja. Drogi panie, to jest ten dokument. Czy mógłby pan nieco go przybliżyć, abym mógł? Ze względów bezpieczeństwa nie mogę go dłużej pokazywać. Czytam. Federalna Służba Wywiadowcza. Dobrze pan przeczytał. Tajne akta. Ok. Tajne akta. Dziękuję Państwu w tym miejscu i to jest tyle na teraz i tak jak pan minister Macierewicz wspominał, jest to jeden z dokumentów i musimy sprawdzić wiarygodność tutaj tych informacji, tych dokumentów.
Zdziwiło mnie tylko zachowanie prokuratorów wojskowych, gdyż krótko przed konferencją prasową, która się odbyła 27 marca, wystosowałem pismo do prokuratury wojskowej i poprosiłem, aby ta konferencja została wstrzymana i uwzględniona ta informacja na temat dokumentu BND. Jeden z prokuratorów wojskowych powiedział, że chętnie to uwzględnią, jeżeli im dostarczę ten dokument. Proszę Państwa, to nie jest zachowanie profesjonalne. Prokuratorzy, oprócz tego, że są wojskowymi, są prawnikami. A tu widać, że prokuratorzy wojskowi czekają na rozkaz. Nie tędy droga, szanowni panowie. Myślę, że panowie i prokuratura wojskowa już wystąpiła z wnioskiem do strony niemieckiej, z urzędu, ażeby te dokumenty zostały jej udostępnione. Jeżeli nie, ale i tak to zrobimy, będziemy sami wnioskować. Bardzo dziękuję, panie mecenasie. I teraz, gdybym mógł prosić pana mecenasa Pszczółkowskiego, gdyż jak państwo wiecie, od 2 lat bulwersuje opinię publiczną i tych wszystkich, którzy zainteresowani są wyjaśnieniem prawdy o Smoleńsku, kwestia obecności lub nieobecności materiałów wybuchowych. Ta właśnie, która znalazła się w centrum książki Jurgena Rota, o czym przed chwilą słyszeliśmy. To staraniem pana mecenasa Pszczółkowskiego ta kwestia została zanalizowana także przez wybitnych polskich naukowców, w tym panią profesor Kamińską-Trelę, która niestety w trakcie tych badań zmarła, pozostawiając nam swój dorobek rozstrzygający o tym, iż zgodnie z badaniami przywieziono do Polski próbki zawierające dowód materiałów wybuchowych, których niestety prokuratura po dzień dzisiejszy nie chce zobaczyć. Bardzo proszę, panie mecenasie. Szanowni państwo, to jest temat, który piątą rocznicę tragedii smoleńskiej w moim przekonaniu poruszyć trzeba z kilku powodów. Pierwszy powód to kwestia taka, że jak przypomniał pan minister Macierewicz, czekamy na prawdziwe informacje w tym zakresie od 2012 roku. Drugi powód to taki, że być może realizacja pewnych ustaleń w kwestii obecności materiałów wybuchowych jest zagrożona. Zagrożona jest deklaracją, jaką w dniu wczorajszym strona rosyjska przedstawiła. Deklaracja wprawdzie dotyczy zwrotu wraku i rejestratorów lotu, ale to jest deklaracja, która w moim przekonaniu obejmuje w ogóle współdziałanie z polską prokuraturą. Moment przedstawienia zarzutów rosyjskim kontrolerom Rosjanie najprawdopodobniej wykorzystają do zerwania wymiany międzynarodowej w ramach pomocy prawnej i należy antycypować, że być może dalsze pozyskiwanie dokumentów i dowodów ze śledztwa Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej będzie niemożliwe. Trzeba wreszcie powiedzieć, że to jest temat, który podobnie jak ostatnia konferencja prasowa prokuratury wojskowej wzbudził olbrzymie zniesmaczenie w opinii publicznej w sposobie upubliczniania pewnych bardzo istotnych w tym śledztwie informacji. Szanowni państwo, ja się tym tematem zajmuję ponadstandardowo w tej sprawie, głównie z jednego powodu. Z takiego, że los dał mi możliwość poznania prawdy na ten temat dawno temu. I czekam na możliwość przedstawienia tej prawdy w sposób procesowy i muszę powiedzieć, że napotykam coraz więcej problemów i coraz więcej oczywistych wskazań świadczących o tym, że te badania po prostu zostają prowadzone w taki sposób, aby tej tezy, która kiedyś była oczywista, oczywista nie tylko dla mnie, ale dla prokuratorów prowadzących tę sprawę, dla prokuratury w ogóle jako instytucji,
przedstawić inaczej. W październiku 2012 roku po powrocie prokuratorów wojskowych doszło do publikacji pana redaktora Cezarego Gmyza i wówczas opinia publiczna dowiedziała się o tym, co prokuratorzy w Smoleńsku mieli odkryć. Przed publikacją redaktora Gmyza, w tym przypadku prokuratura zachowała się troszeczkę inaczej, można było podwziąć tego rodzaju informacje, bardzo istotne. Zdumienie przyszło w dniu 30 października, właśnie po tej publikacji prasowej, kiedy podobnie jak w tej chwili prokuratura wszystkiemu zaprzecza. Mówię podobnie jak w tej chwili, bo w tej chwili prokuratura zaprzecza temu, że ten wyciek do mediów jest wyciekiem innym niż kontrolowany. Mówi o poszukiwaniu sprawców tego wycieku, deklaruje wszczęcie postępowania karnego w tej sprawie. Szanowni Państwo, starałem się od 9 marca o wejście w posiadanie zapisów fonoskopijnych, o dostanie tej kopii. Odmówiono mi. Zakładam, że innych pełnomocników prokuratura traktuje tak samo, więc stawiam tezę, że żaden z nas nie wszedł w posiadanie tak pięknych skanów, jak jedna z rozgłośni radiowych, o których mówił pan minister. I efekt tego wszystkiego jest prosty. To nie są działania wymierzone w to, żeby tą prawdę ujawniać w sposób dla stron transparentnych, tylko działania zmierzające do realizacji jakichś oczywistych politycznych celów. I to jest olbrzymi powód do tego, żeby wrócić do najważniejszej kwestii w tym śledztwie, do kwestii, która jest już praktycznie udokumentowana, bo to nie można powiedzieć tak jak przedstawiają to rzecznicy prokuratury Państwu na konferencji, że ten temat jest zamknięty. Proszę Państwa, ten temat jest prawie że zamknięty z oczywistym stwierdzeniem, że na wraku Tupolewa materiały wybuchowe występowały. I postaram się Państwu o tym w krótkich kilku minutach przedstawić najważniejszą informację w tym zakresie. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, prokuratura przywiozła próbki ze Smoleńska po 3 latach od katastrofy, pobierała je odpowiednio po 2,5 roku i po 3 latach. Próbki takie w sposób oczywisty cechuje daleko idący posunięty rozkład. Są to próbki mało wartościowe pod względem takiej obrazowości dowodowej. Ale szczęśliwie po wydaniu przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, dzięki staraniom rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, dzięki postawie dwojga wspaniałych ludzi, pani profesor Kamińskiej-Treli i pana profesora Szymańskiego, do rodziny ofiar otrzymały ekspertyzę. Ekspertyza nie została wydana na podstawie jakiegoś wirtualnego materiału, ale kompletu dokumentów, w posiadanie jakich weszła prokuratura. Prawdą jest, że pan profesor Szymański i pani profesor Kamińska-Tryla nie badali próbek. Prawdą jest natomiast, że dysponowali wszystkimi dokumentacjami związanymi z procesem badawczym. To są wnioski z pierwszej opinii państwa profesorów. Państwo podkreślili szczególną lekkomyślność w tych badaniach, niedbałość o standardy laboratoryjne. Państwo podkreślili, że ponad 1/4 chromatogramów, czyli tych wykresów po badaniu próbek, nie nadaje się do interpretacji. Ale stwierdzili, że w tych przypadkach, w których nadają się do interpretacji, wskazują, że dwoma metodami badawczymi, które przyjęła prokuratura jako 2 z 4, zgodnie wskazują liczne pozytywne wskazania RDX. To jest heksogen, powszechnie stosowany materiał wybuchowy. Nie tylko zresztą heksogen, państwo wskazywali i inny materiał dowodowy, materiał wybuchowy w tej opinii. Postaram się państwu w tej chwili przedstawić załączniki do tej opinii, żebyście państwo wiedzieli, to nie jest opinia złożona z 2-3 kartek. To jest proces badawczy, który państwo realizowali 3 miesiące. Każda próbka jest opisana, każda metoda badawcza jest opisana, każde stwierdzenie jest opisane. Dzięki tym ludziom do prokuratury wpłynęło
wpłynęła ta opinia, ich stanowisko i wszystko wydawałoby się jasne. Prokuratura poprosiła Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji o uzupełnienie opinii. Po jakimś czasie, ku naszemu zdumieniu, nie otrzymaliśmy informacji o tym, że te próbki są na nowo badane, ale wymianę pomiędzy profesorem, doktorem habilitowanym i drugim profesorem, doktorem habilitowanym, a dwojgiem biegłych z dorobkiem zdecydowanie uboższym, naukowych myśli. Państwo z CLKP stwierdzili, że opinia profesorów nie zasługuje na uwzględnienie, a ich badania są prawidłowe. Profesor Szymański i profesor Kamińska-Trela nie ustawali w wysiłkach. Po tej ekspertyzie złożyli kolejną ekspertyzę. Tutaj wniosek, mam nadzieję, że dobrze widoczny, że podtrzymują stanowisko, iż właściwa interpretacja uzyskanych wyników badań laboratoryjnych w przypadkach, gdzie eksperymenty wykonano w sposób poprawny metodą GCECD i GCTA, wskazują na uzyskanie licznych pozytywnych wyników RDX. Tych wskazań pozytywnych w próbkach 700, które badało CLKP, jest ponad 150. Ta opinia ponownie została przekazana do prokuratury. To są te cztery metody, te cztery słynne metody, o których prokuratura mówiła, że zdaniem biegłych, aby stwierdzić, że występuje obecność materiału wybuchowego, wszystkie mają potwierdzić na każdej badanej próbce jego obecność. Na potwierdzenie, od razu mówię, niczego nie ujawniam, bo to ostatnio modne zarzucanie adwokatom wycieków, zwłaszcza w środkach masowego przekazu. To jest fragment dokumentu prokuratorskiego z ujawnionego na stronie Naczelnej Prokuratury Wojskowej fragmentu opinii CLKP. Z tego względu negatywny wynik analizy uzyskany chociaż jedną metodą analityczną w granicach jej wykrywalności należy uznać za kategorycznie wykluczający obecność danej substancji. Wrócę, jeśli państwo pozwolicie. Czterema metodami badamy każdą próbkę. Cztery pozytywne wyniki uprawniają biegłych w ich przekonaniu do stwierdzenia, że ta próbka nosi cechy śladów materiału wybuchowego. Cztery. Państwo Szymański i Kamińska-Trela od samego początku twierdzili, że jest to metodologia kompletnie nieprzystająca do realiów. Do realiów między innymi, biorąc pod uwagę czasokres pobrania tych próbek i miejsca, z jakich były pobierane, oraz fakt, że wrak samolotu Tu-154M przez pierwsze miesiące co najmniej narażony był na oddziaływanie bardzo niekorzystne warunków atmosferycznych. I państwo z CLKP wydali kolejną opinię, w której stwierdzili, że absolutnie mają po raz kolejny rację, że profesura się myli. A ja państwu zaprezentuję, jak w innych sprawach do tego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji podchodzi. Na cyklicznym seminarium organizowanym przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Na tyle zapowiedzi wystarczy. Są tu obaj biegli prokuratury wojskowej. Jest to wykład z 25 listopada ubiegłego roku na Uniwersytecie Warszawskim. Występują tutaj obaj panowie, którzy są biegłymi CLKP. I przedstawię państwu pewnego rodzaju eksperyment, który jeden z biegłych CLKP prezentuje. Bardzo proszę. Prawić jakieś proste próby poligonowe. Też takie próby przeprowadzałem, proszę państwa, nie miały one charakteru jakichś systematycznych badań. Bardziej chodziło o to, żeby nabrać pewnego wyczucia, czy dana metoda przy zastosowaniu takich standardowych warunków przygotowania próbek daje oczekiwane rezultaty. I to jest przykładowa taka próba. Odpalenie pobudzacza heksogenowo-trotylowego HT14 na stalowej płytce. Nie tylko my mamy kłopot. Technicznie. Może uda się. No, chyba się nie uda. A nie, dobrze. Przed i po
Ci, którzy zajmują się takimi badaniami, doskonale widzieli nieraz takie obrazki. Ekstrakt acetonitrylowy w powierzchni płytki. Proszę zobaczyć, jaki elegancki wynik. Rzeczywiście bardzo ładny pikot heksogenu, żadnych tutaj istotnych zanieczyszczeń. I co ciekawe, wynik analizy takiej próbki przy takim samym stopniu zatężenia techniką GCMS dał wynik negatywny. Wynik tego eksperymentu, gdzie Państwo widzieliście i komentował biegły CLKP, wybuch przy użyciu heksogenu, wybuch kontrolowany pod pełną przy użyciu środka wybuchowego. Badanie i co wychodzi? Metodą GCTA, którą Państwo profesorowie razem z drugą metodą GCECD na próbkach pobranych w Smoleńsku stwierdzają występowanie materiału wybuchowego w ponad 150 przypadkach, Pan pokazuje piękny pik, to jest ten wykres, RDX jest zaznaczony. I mamy na dole tego niebieskiego prostokąta napis. Wynik metodą, i biegły to zresztą powiedział, wynik metodą GCMS negatywny. Wróćmy do prezentacji, jeśli Państwo pozwolicie. Widzicie Państwo tą metodę? To jest jedna z metod koniunkcyjnie założonych. Mamy przyjąć, że metodologia badań Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji na potrzeby badania przywiezionych po 3 latach próbek ze Smoleńska ma wskazać metodą GCMS, jednoznacznie wskazać występowanie materiału wybuchowego w sytuacji, w której przed chwilą Państwo widzieliście, gdzie biegły CLKP pokazuje kontrolowany wybuch z użyciem heksogenu, gdzie tą metodą świeżo próbka pobrana po oczywistym wybuchu nie wychodzi. Tak wygląda metodologia tej pracy. Druga kwestia. Państwo tą metodą GCTA, tą, którą stwierdzają w jednej z dwóch występowanie heksogenu, otrzymali od CLKP informację, że to nie są wskazania heksogenu, tylko ftalanu, że ten pik, trójkąt heksogenu to nie jest heksogen, bo na to jest tylko tak naprawdę ftalan. Państwo zadali sobie trud, mówię o Państwu profesorach, i napisali maila do producenta urządzenia, na jakim badano te próbki. Jest prośba o to, czy taką metodą mogą wyjść na tym urządzeniu inne związki niż zawierające grupę nitrową. I odpowiedź ze strony producenta. Niestety, tym urządzeniem nie daje się wykryć innych niż posiadające grupę nitrową związków chemicznych. Większość materiałów wybuchowych posiada grupę nitrową. Ftalany grupy nitrowej nie posiadają, proszę Państwa. Co dalej? Dlaczego tak się stało? Dlaczego do tego rodzaju zdarzenia mogło dojść? Otóż profesorowie twierdzili, że te ftalany to jest zanieczyszczenie, że próbki były źle przygotowane i źle oczyszczone. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji tym wykładem w drugim miejscu przekonało nas, skąd wzięły się ftalany, które zakłócają to wskazanie RDX-u, o którym i tak mówią profesor Szymański i profesor Trela. Pozwolicie Państwo, wrócę do tej prezentacji w innym jego fragmencie. Pan biegły prokuratury omawiał będzie, jak skonstruowane jest urządzenie, na którym tego pracują. Najsłabszego wiązania tworzy się jakiś rodnik, którym z nas nie interesuje, i właśnie cząsteczka tlenku azotu 2. No, tlenek azotu 2 ma budowę rodnikową, więc tak to tutaj zaznaczyłem. Produkty pirolizy przechodzą dalej. Tutaj ten element oznaczony tajemniczym skrótem CTR, tak zwany cold trap, czyli pułapka kryogeniczna, która ma nam za zadanie wyłapywać takie różne właśnie
śmieci, mówiąc kolokwialnie, ale w urządzeniu, którym dysponujemy, które Państwu przedstawię, konstruktor zrezygnował z tego elementu. Filtr, który ma wyłapywać śmieci, w urządzeniu, które Państwu przedstawię, którym dysponujemy, producent zrezygnował z tego urządzenia, z tego filtra. To wróćmy do prezentacji. To jest strona internetowa producenta, to jest to samo urządzenie z tej serii. Państwo mają 820 TA. Ja dysponuję materiałami, tylko nie mogę ich pokazać, bo są to materiały prokuratorskie. Ale tu się zapewniam Państwa żadnych zmian. To jest urządzenie opisujące ogólnie serię 800 i na czerwono podkreślone. Filtr CTR jest opcją przy zakupie tego urządzenia. Jak się go kupi i chce się go kupić, to się go posiada i wtedy wtalanów to urządzenie na pewno nie będzie przepuszczało, bo po to jest ten filtr. My złożyliśmy wniosek, Szanowni Państwo, żeby biegłych w tej sprawie na te okoliczności przesłuchać już 3 lutego i do dzisiaj czekamy. Państwo profesorowie powiedzieli, tego sporu nie da się rozwiązać w sposób akademicki. Trzeba podjąć badania próbek i na protokoły, które Państwo macie dzięki uprzejmości Wojskowej Prokuratury Okręgowej w internecie, na stronie internetowej MPW, możecie przeczytać, jakie są zalecone badania. Chcę też powiedzieć, że proces badania próbek zawsze był jeszcze mniej transparentny niż cała reszta śledztwa, o czym świadczy ten oto komunikat z dnia, w którym był zespół parlamentarny 2 lata temu. Ja wówczas dzięki uprzejmości rodzin pozyskałem informację, że te próbki nie są badane. Natychmiast prokuratura wydała komunikat. Trwa proces badawczy próbek. Data tego komunikatu 10 kwietnia. Polecam zakładkę Archiwum Komunikatów. A to jest, proszę Państwa, zrobione zestawienie, kiedy te próbki były badane. Na czerwono Państwo macie każdą metodą. Pierwsza próbka, metodą zresztą GCMS, przebadana została 15 kwietnia. Proces badawczy próbek trwa, twierdziła prokuratura, uciszając tym samym problem niebadania najważniejszego materiału dowodowego w tym śledztwie. To jest takie krótkie podsumowanie tej prezentacji. Co trzeba było zrobić? Pobrać próbki natychmiast po zdarzeniu, zapewnić możliwie najszybsze badanie tych próbek i zastosować taką metodologię, która umożliwi wskazanie czegokolwiek. Zastosować takie filtry, które nie będą nakładały sygnałów, związków niepożądanych, które są tymi, jak to sam biegły powiedział, śmieciami w tych badaniach, na sygnały materiałów wybuchowych i natychmiast zlecić opracowanie innej instytucji, o co zabiegam od lutego roku ubiegłego. Postępowanie wadliwe to w moim przekonaniu takie, co do którego Państwo może znajdziecie jakieś analogie. Kiedy próbki pobiera się 3 lata po zdarzeniu, kiedy one sobie spokojnie leżakują, bo pobrane we wrześniu 2012 roku kończą badania na ten temat Państwo w grudniu 2014, a więc po 2 latach. Jeżeli zastosuje się metodologię, która nie pozwala stwierdzić materiałów wybuchowych nawet w kontrolowanym wybuchu, w doświadczeniu, na które biegły się powołuje, na pewno postępowaniem wadliwym jest niestosowanie rekomendowanych przez producenta i naukowców filtrów, a w szczególności nie podejmowanie do chwili obecnej weryfikacji prac CLKP. Państwo Kamińska-Trela i pan profesor Szymański stwierdzili, robiąc mozolną pracę za tą prokuraturę i za to CLKP na licznych stronach załączników, że w 150 przypadkach możemy mówić o stwierdzeniach pozytywnych, wskazaniach heksogenu. I ta informacja w prokuraturze jest od czerwca ubiegłego roku, a proces badania próbek nie ruszył ani na chwilę. Czekamy chyba tylko na to, żeby były w jeszcze lepszej kondycji i czekamy chyba jeszcze tylko na to, żeby Rosjanie już nigdy nie dopuścili do ewentualnego pobrania następnych próbek. Szanowni Państwo, jestem pełen odpowiedzialności za każde słowo, które tutaj w tym temacie powiedziałem. I chcę też powiedzieć, żebyście Państwo popatrzyli na tą fotografię, bo to są ludzie, którzy w ostatnim okresie czasu w śledztwie smoleńskim zrobili milowy postęp i być może są to ludzie, dzięki którym będzie można odkryć prawdę o katastrofie smoleńskiej. Pani profesor 11 lutego 2015 roku niestety zmarła.
I powiem jeszcze o jednej kwestii, zamykając kwestię ostatniej konferencji prasowej Naczelnej Prokuratury Wojskowej, bo ona wymaga natychmiastowego skomentowania. Usłyszeliście państwo z ust pana pułkownika Ireneusza Szelonga informację, że śledztwo przez najbliższy rok zakończyć się nie może z uwagi na fakt pracy biegłych Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Co robi Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego? Robi audyt dokumentacji sekcyjnych wykonanych przez Rosjan u wszystkich 96 ofiar. Dlaczego taki audyt jest robiony? Dlatego, że polska prokuratura nie zrobiła sekcji we własnym zakresie. Ja jestem państwu winien informację, bo rok temu informowałem, że ta sprawa nie została zakończona. W 2012 roku powiadomiłem prokuraturę, bo tylko taki organ w naszym kraju bada popełnienie przestępstw, wyboru nie było, o możliwości popełnienia przestępstwa, niedopełnienia uprawnień i przekroczenia obowiązków przez tych prokuratorów, którzy nie uczestniczyli w sekcjach w Moskwie i przez tych, którzy dopuścili do tego, żeby nie doszło do sekcji po przywiezieniu zwłok ofiar do kraju. W 2014 roku w maju, a więc miesiąc po rocznicy, Wojskowy Sąd Okręgowy oczyścił prokuratorów z zarzutu, mówiąc, że to zachowanie, to niewykonanie sekcji może i było naruszeniem jakichś regulaminów czy porządku, może były jakieś wątpliwości co do tego, czy tak powinno być, czy nie, ale na pewno nie jest to przestępstwo, bo nie ma tutaj żadnej szkody. Proszę zapytać w dniu dzisiejszym, po pierwsze, moich klientów, czy dla nich jest szkodą konieczność oczekiwania na potwierdzenie dokumentacji sekcyjnej. Proszę zapytać, czy jest szkodą twierdzenie pana, jeżeli prawdziwe jest twierdzenie pana pułkownika Szelonga, że to śledztwo będzie trwało o rok dłużej, a jeżeli już ktoś jest tak mało przekonany o tym, że są inne wartości niż pieniądze, to chcę państwa poinformować, że jedna sekcja średnio w tym kraju kosztuje 3000 zł, a jeden audyt wykonywany na potrzeby tej sprawy 30 tysięcy złotych. Więc może chociaż tutaj kiedyś ktoś szkody się dopatrzy. I chcę też powiedzieć, że to jest jakaś kpina, jeżeli mówimy, że warunkiem tego śledztwa jest uzyskanie dokumentacji, audytu dokumentacji sekcyjnej, jeżeli kilka miesięcy wcześniej wyłącza się do prokuratury powszechnej, a to zrobiła Wojskowa Prokuratura Okręgowa, sprawę fałszowania dokumentacji przez Rosjan, tej medycznej, krótko mówiąc, jedną ręką prokuratura wojskowa wyłącza materiały, że dokumentacja rosyjska jest sfałszowana, a drugą podpisuje się pod dokumentem nakazującym państwu i rodzinom ofiar katastrofy czekać na to, żeby ten audyt przeprowadzić, audyt dokumentów, o którym prokurator napisał, że zachodzi prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, że on jest fałszywy. Tak wyglądają najistotniejsze kwestie związane z pracą. I jeżeli dzisiaj nawet w najbardziej popularnych wśród elit rządowych stacjach telewizyjnych mówi się o kompromitacji prokuratury, to ja myślę, że lepszego ilustracji niż te dwa przykłady nie ma. Proszę o to po raz kolejny, bo raz już prosiłem w 2012 roku, wnioskowałem do pana prokuratora generalnego, żeby się bardzo poważnie zastanowił, czy rzeczywiście nie ma innych prokuratur w naszym kraju niż Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie. I może czas uratować to śledztwo, nie w ten sposób, że prowadzić je jeszcze przez rok i szczęśliwie umorzyć, bo że wina pilotów to wiemy już w zasadzie dzisiaj, prawda, z konferencji prasowej prokuratury, tylko może czas powierzyć to ludziom, którzy te próbki, bo połowa tych próbek jeszcze podobno jest w dyspozycji Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Może ktoś to będzie w stanie przebadać takimi metodami, które jakiekolwiek szanse badawcze dają. Chcę jeszcze w tym miejscu podziękować wszystkim swoim podopiecznym, wszystkim swoim rodzinom ofiar katastrofy, które bardzo ze mną współpracują, bardzo przeżywają wszystkie informacje z prokuratury. Chcę powiedzieć, że są to fantastyczni i wspaniali ludzie i naprawdę głód wiedzy u wszystkich tych ludzi wyprzedza wszystkie inne ich potrzeby. Nie jest ważny dom, nie są ważne dzieci, ważne jest, są informacje. Te informacje, które w taki sposób są państwu niestety dozowane przez tych, którzy powinni państwu po prostu służyć w tej sprawie. Bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję panu mecenasowi Pszczółkowskiemu. Czy pan mecenas Kownacki w sprawie tych ostatnich wydarzeń chciałby zabrać, jeśli chodzi o prokuraturę, głos? Panie mecenasie. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za umożliwienie wypowiedzi. W zasadzie w trakcie prezentacji clue problemu dotyczącego opinii czy pseudoopinii fonoskopijnych zostało opowiedziane. Ja może tylko zwrócę uwagę i tu po części przyłączę się do słów pana mecenasa Pszczółkowskiego odnośnie relacji prokuratury do osób pokrzywdzonych w tym śledztwie, czyli do rodzin ofiar katastrofy. Ja staram się bardzo powściągliwie wypowiadać, jeżeli chodzi o pracę samych prokuratorów i nie zabierać głosu, jeżeli to nie jest potrzebne, ale niezależnie od prowadzenia postępowania czy kontroli nad prowadzonego postępowania, moim obowiązkiem jest zwracać uwagę również prokuratorom, kiedy przekraczają pewne granice. Otóż kiedy pojawiła się pierwsza informacja o opinii kompleksowej, która wpłynęła do, że ta opinia kompleksowa wpłynęła do prokuratury, to był początek marca, pierwsze dni marca. Ja od razu zgłosiłem się z prośbą o umożliwienie zapoznania się z tym materiałem. Dzwoniłem kilkukrotnie, byłem na miejscu, prosząc prokuratorów o to, żeby mi ten materiał udostępnili i pytając, co w ogóle w tym materiale jest, jeżeli takiej możliwości na danym etapie nie ma. I otóż po pierwsze, prokuratura bardzo jasno mi powiedziała, że do świąt Wielkiej Nocy nie będzie żadnej możliwości zapoznania się z tym materiałem, gdyż prokuratorzy nad nim pracują, jeszcze go nie znają. I takie tłumaczenie mogłem przyjąć. Faktem jest, że w pierwszej kolejności z materiałem powinien zapoznać się prokurator referent. Problem w tym, że jak państwo zauważyliście, komunikat prokuratury pojawił się przed świętami Wielkiej Nocy, a więc jest to w rozbieżności z tym, co mi powiedziano. Po drugie, pytałem się, czy jest coś ważnego w tej opinii, również z punktu widzenia poszczególnych osób pokrzywdzonych. Myślałem wprost o pani generałowej Ewie Błasik. Na moje pytanie w zasadzie powiedziano, że nie. Dopiero na dociśnięcie do muru prokuratorów i pytanie, czy są jakieś fragmenty zapisów głosu, dopiero wtedy prokurator przyznał, że rzeczywiście są, ale tą sprawę zbagatelizował, twierdząc, że nie ma potrzeby, abym teraz się zapoznawał, że nie ma tam żadnych istotnych informacji. I rzeczywiście w świetle tego, co my dzisiaj wiemy, ta opinia kompleksowa nic nie zmienia. Tylko że prokurator winien był przewidzieć, że bezpośrednio po jego komunikacie dojdzie do przecieku i powinien był przygotować panią Ewę Błasik na to, że do takiego przecieku dojść może i poinformować ją o tym, że nie jest tak, że jest tylko i wyłącznie stenogram, nie jest tak, że jest tylko i wyłącznie jedna opinia, czy to jest opinia, to pozostawiam państwa w uwadze, bo badanie percepcyjne, bo tak to jest określone w opinii, teraz już każdy może się z nim zapoznać na szczęście w internecie, trudno uznać za opinię fonoskopijną i każdy adwokat na potrzeby swojego postępowania, gdyby miał bronić na przykład oskarżonego tego rodzaju opinię, bardzo łatwo by podważył, bo sama pani profesor Demenko w drugiej opinii to zrobiła. Ale właśnie kluczem było poinformowanie pani Ewy Błasik o tym, że jest druga opinia, która kwestionuje ustalenia tej pierwotnej. Prokuratorzy w jakimś sensie może i słusznie tłumaczyli, że nie chcieli, żeby cokolwiek z tych materiałów zostało upublicznione. Tylko że doświadczenia 5 lat tego postępowania jasno dowodzą, że wcześniej czy później, a zazwyczaj wcześniej, materiały z tego postępowania są upubliczniane w sposób niekontrolowany. I żeby ubiec taką sytuację, żeby zapewnić ochronę osobom pokrzywdzonym, rodzinom osób pokrzywdzonych, powinni po pierwsze je o tym poinformować, po drugie zrobić to, co zrobiono w dniu wczorajszym, czyli zamieszczenie całości tych opinii, ewentualnie z odpowiednim komentarzem. Jeżeli zrobiono to wczoraj, dlaczego nie zrobiono tego 2 tygodnie wcześniej? Dlaczego dopuszczono do tego dramatu i do tego pseudo chaosu, który był w mediach? Otóż ja bym chciał zwrócić uwagę prokuratury po raz kolejny, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego nie ma tam wskazań o tym, że należy organizować konferencje prasowe. Natomiast są wskazania wprost w kodeksie dotyczące ochrony słusznych interesów osób
pokrzywdzonych, czyli rodzin ofiar katastrofy. I tego rodzaju postępowanie, utrudnianie dostępu do materiału śledztwa w momencie, kiedy można przewidzieć, że on za chwilę będzie upubliczniony, niestety naruszenie przepisy nie tylko kodeksu postępowania karnego, ale także przepisów prawa międzynarodowego, które kładą szczególny nacisk na ochronę osób pokrzywdzonych, tak żeby nie dochodziło do powtórnej wiktymizacji tych osób. Tego zadania prokuratura nie spełniła i mam nadzieję, że to będzie bardzo poważna lekcja, bardzo poważna nauczka na przyszłość, ażeby uniknąć tego rodzaju zdarzeń. Mam nadzieję, że również prokuratorzy wyciągną wnioski z tego błędu, który popełnili. Odnośnie samych opinii zostało, tak jak powiedziałem na wstępie, wszystko powiedziane. Trudno uznać to, co stworzył pan Artymowicz, za coś więcej niż subiektywne, bo tak mówią o tym inni biegli, subiektywną opinię grupy osób, która nie sądzę, żeby była na co dzień powoływana w charakterze biegłych do poważnych procesów. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Przepraszam bardzo. Dziękuję najmocniej. Jeżeli mogę skomentować. Tak, tak, to, bardzo proszę. Państwo, gdyby pan... Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Biegli w lutym pojechali kopiować przygotowani sprzętowo, z nowym sprzętem, z nowym przygotowanym przejściem z układu analogowego do odczytania układu na cyfrowo. Niestety nie zabrali ze sobą własnego magnetofonu, na którym były wykonywane wszystkie próby przygotowawcze i za które prokuratura również zapłaciła. Efektem tego jest, proszę państwa, że na miejscu w siedzibie MAK poproszono o dwa magnetofony. W żadnym wypadku nie udało się uzyskać połączenia z czwartą ścieżką podczas odczytu, a czy na czwartej ścieżce są odczytywane znaczniki czasowe. Jest to o tyle bardzo ważne, że magnetofony te, ani ten zapisujący w Tupolowie, ani te, które odczytują, nie mają tak zwanego stabilizacji przesuwu taśmy. Czyli efekty czasowe mogą być rozciągnięte w stosunku do miejsca, w którym ten znacznik czasowy byłby na czwartej ścieżce, czyli nie można poddać dokładnej analizie zakresu czasowego. Jak państwo spojrzą na dokładnie na tę stenogramę, to możecie państwo zobaczyć, że wahania czasowe w stosunku do poprzednich odczytów, średnio, mówię o średniej, jest około 3,5 sekundy. Natomiast one się w zakresie poszczególnych fraz w stosunku do wykonanych przez IS różnią mniej więcej około 0,2 sekundy. Proszę zwrócić uwagę też, jak dokładnie ktoś próbował mierzyć czas. Tam są czasy podawane z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, co wydaje się po prostu śmieszne wobec braku możliwości wystabilizowania przesuwu tej taśmy, czyli niemożliwości zweryfikowania rzeczywistego rozpoczęcia frazy, nawet z dokładnością do 0,1 sekundy. Druga sprawa, która tutaj gra rolę, to jest efekt powołania zespołu biegłych do odsłuchania. Jeśli przeczytam państwu taki fragment pisma, który dostaliśmy jako rodziny przy próbie wyłączenia biegłego Roberta Latkowskiego, gdzie zwrócono nam uwagę, że oddalając nasz wniosek o jego wyłączenie. Zakreślony w postanowieniu zakres opiniowania tego konkretnego biegłego obejmuje obszar jego niekwestionowanej wiedzy specjalistycznej i doświadczenia, a mianowicie praktyki w pilotażu i eksploatacji typu statku powietrznego Tu-154. Pytam się zatem, co ten biegły ze znajomością pilotażu Tupolewa robi w opinii dotyczącej fonoskopii. Takich kwiatków, proszę państwa, mamy więcej, ponieważ jak opisane jest na stronie 65, enumeratywnie wymienione są z imienia i nazwiska osoby, które się tym zajmowały, a więc
Proszę Państwa, doktor inżynier Marek Halimoniuk, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Udało mi się znaleźć tylko jego jedną pracę techniczną, jedną ogłoszoną we współpracy z czterema autorami. Dotyczyła ona silnika lotniczego, konkretnie turbosprężarek i kwestii z tym związanych. Czy ten człowiek mógł samodzielnie odsłuchiwać frazy i był specjalistą z tego zakresu? Proszę się zastanowić. Magister inżynier Jan Galęcki, pilot doświadczalny, wsławił się tym, że wykonał w 1989 roku, w 12 stycznia, oblot na samolotu PZL 130 Orlik. Dla wielu ludzi znawców tego tematu wie, że jest to jedna z lepiej, z dobrze udanych konstrukcji, ale proszę zwrócić uwagę, po tym przeszedł z powrotem do lotu, latał na Tupolewie 134, po czym przeszedł na Boeinga 767 i zakończył swoją działalność emeryturą w 2001 roku. Czy gdziekolwiek można znaleźć, że przeszedł na przykład przez instytucję w locie pod tytułem OKL, czyli obiektywnej kontroli lotów, która miała do czynienia ze skrzynkami? Nie można. Więc pytam się, co ten pan robi, że może sobie samodzielnie odsłuchiwać frazy i uwiarygodniać to, co inni rzekomo zgrali. Następnym człowiekiem jest pułkownik Robert Latkowski, znany skądinąd z książki Ostatni lot. Instruktor pilot, były dowódca 36. specpułku, w 1999 roku zakończył działalność w zakresie dowódcy i również nie miał styku już z pilotażem samolotu Tu-154. Proszę pamiętać, że ten człowiek odchodzi z pułku ze znajomością techniki pilotażu samolotów nieuzbrojonych w nową elektronikę, czyli w TAPS FMS. Jedynie na jakach wtedy pokazuje się GPS, tak? W związku z tym mógłby mieć jakie pojęcie co najmniej o prowadzeniu w lepiej doposażonego jaka. Natomiast w Tupolewie nie ma zielonego pojęcia o zmianach konfiguracyjnych w zakresie wyposażenia. Pytam się, czy ten pan jest specjalistą od czegokolwiek związanego z obiektywną kontrolą lotów, czyli odsłuchem jakichkolwiek skrzynek. Ile takich odsłuchów w jednostce zrobił? Potem następny kwiatek, pułkownik dyplomatowany, pilot Ryszard Michałowski, ostatni inspektor MON do spraw bezpieczeństwa lotu, pełniący obowiązki w latach 2003-2004 i pierwszy szef inspektoratu MON do spraw bezpieczeństwa lotu. Obowiązki pełni do 2007 roku, do 31 maja. Nie ma w jego historii, Państwo nie znajdziecie, ani jednego elementu związanego z obiektywną kontrolą lotów. A ten pan wchodzi w skład opinii pana Artymowicza, tak? Pytam się, jakie ma doświadczenie w zakresie fonoskopii? Jedyną osobą, którą mógłbym powiedzieć, że mogła uczestniczyć, jest doktor habilitowany psychologii Adam Tarnawski, tak? To jest kierownik Zakładu Psychologii Lotniczej w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Mógł odsłuchiwać te frazy, czy wykonując te odsłuchy w kierunku stresu, napięcia stresowego i tego typu elementów. Więc proszę mi powiedzieć, ilu specjalistów od fonoskopii w tym miejscu się znalazło? Ilu niezależnych? Ilu ludzi, którzy potrafi to robić na co dzień? Mówię jeszcze o jednej rzeczy. Pułkownik dyplomatowany, pilot Ryszard Michałowski jest biegłym w zakresie oceny wyszkolenia pilotów. Proszę zwrócić uwagę, że jest to inspektorat MON do spraw bezpieczeństwa lotów. I zakres jego pełnienia obowiązków obejmuje do 2007 roku. Natomiast ocena wyszkolenia pilotów składana w 2013 roku, podpisana przez tego człowieka, obejmuje zakres od 2005 roku. Proszę Państwa, ten człowiek powinien zostać natychmiast zawołany przez prokuraturę i postawione mu zarzuty niedopełnienia obowiązków, bo skoro on widzi w błędach szkolenia, w błędach pilotażu, a był odpowiedzialny za lustrowanie
36 specpułku powinien być uszami i oczami ministra obrony narodowej, powinien być uszami i oczami sił powietrznych. Więc pytam się, dlaczego on jest biegłym, a nie, że tak powiem, postawiony w stan oskarżenia za niedopełnienie obowiązków. On sam sobie wystawił świadectwo, jak ta kontrola nad 36 spółkiem specjalnym wyglądała. I takich kwiatków, proszę państwa, mogę państwu przytoczyć więcej. Druga sprawa, to co dotyczy, o czym mówił mecenas Pszczółkowski, audytów. Poziom audytów wygląda tragicznie. Ja nie kwestionuję możliwości zespołu, ale przykro mi to jest powiedzieć. Teraz powiem o rzeczy niebywałej. W przypadku generała Błasika opinia sądowo-medyczna w języku rosyjskim była dostępna oficjalnie na stronach MAK. Również z tej opinii można było się dowiedzieć, że rosyjscy toksykolodzy nie wykryli tlenku węgla. W związku z tym zaglądamy do zeznań i widzimy, że generał Błasik na pół godziny przed wejściem na pokład samolotu palił papierosa. Czy w związku z powyższym jest jakakolwiek możliwość niestwierdzenia w ciągu półtorej godziny od, czy dwóch godzin, czy nawet jeśli niech to będzie 2,5 godziny od wchłaniania tlenku węgla do organizmu w wyniku palenia papierosów do momentu zgonu człowieka, żeby nie można było znaleźć tlenku węgla? Jednoznacznie metodami, to co wykonałem dla drugiej konferencji smoleńskiej i pokazałem, że niewiarygodne są konkluzje w stosunku do wyników tabelarycznych, które zrobiłem zwykłą, prostą metodą rozwiązywania proporcji, tak? Coś, co przeciętny człowiek z mojego pokolenia musiał zaliczyć w klasie 8 szkoły podstawowej na chemii. Również podobne wzory były używane w fizyce. Więc dziwi mnie, że ktoś, kto powinien napisać, że ten człowiek powinien mieć i że te badania są nierzetelne, okazuje się, że we wszystkich tych badaniach sądowo-medycznych, w których pojawia się toksykologia rosyjska, nikt nie pochyla się nad wynikami badań. Przepisuje się tylko ich konkluzje. Nie wykryto. Jeszcze mało tego, głaszczę się po głowie tą konkluzję, że ona jest świetna, bo metoda spektrofotometryczna, którą Rosjanie używali, jest obarczona wadą przy wykrywaniu bardzo niskich stężeń, uwaga, do 15%. Otwieram medycynę sądową i kryminologię i cóż mogę tam odkryć? Ano mogę odkryć opracowanie, które twierdzi, że tymi metodami wiarygodnie można odkryć i potwierdzić stężenia od 5%, tak? No więc pytam się, to w końcu ona jest wiarygodna od 15% czy od 5%? Kto mówi prawdę? I takich kwiatków jest cała masa. Po drugie, w sprawie generała Błasika jest druga analiza wykonana przez doktora Jacka Wójcika, gdzie po porównaniu z tym, co zrobił Instytut Ekspertyz Zena w zakresie toksykologii w kierunku tlenku węgla, okazuje się, że oba wyniki, zarówno ten, który uzyskał Instytut Ekspertyz Zena, gdzie jest 9,4, o ile się nie mylę, proszę, momencik, jeszcze dokładnie sprawdzę, gdzie jest 9,4, w ekspertyzie z tych wartości tabelarycznych, które są zawarte, panu doktorowi wyszło 9,8, tak? Dokładność jest mniej więcej oszacowania około plus minus 2%, bo taka jest wiarygodność tego. Czyli można powiedzieć, że obie te instytucje, zarówno ta moskiewska, jak i ta, która wykonywała w Polsce, czyli IS, potwierdziła, że wiarygodność badań rosyjskich nie jest tak tragiczna, jak nam to wpisują w audyt zespół pani Basi z Wrocławia. Więc i mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że pan mecenas tu mówił o wartościach. Rzeczywiście wartości wahają się od 20 tysięcy brutto do 30 tysięcy brutto, ale uwaga, to są tylko rachunki, które są wystawione w tym zakresie
przez Uniwersytet Wrocławski, który jest głównym, daje główną pieczęć tych audytów. Natomiast inni biegli wystawiają oddzielne rachunki do pracy związanej z tymi audytami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, czy pani Małgorzata Wasserman chciałaby zabrać głos? Otóż, panie przewodniczący, szanowni państwo, ja muszę powiedzieć tak, że to wszystko, czego jesteśmy świadkami przez ostatnie 5 lat i z dużą jakby dozowanie nam tego i to, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu i te wszystkie konferencje, które musieliśmy wysłuchać, one tak naprawdę doprowadzają tylko do jednej konkluzji, że po prostu wszelkie działania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jakby się wyczerpały. To nie ma najmniejszego sensu. Nikt nie chce z rządzących głośno powiedzieć, że raport na podstawie kopii, która przyjechała 4 lata temu do Polski, czy przeszło 4 lata temu, jak jest nic nie warty i strona rządowa cały czas idzie w zaparte, mówiąc o tym, że żadna nowa okoliczność nie ma wpływu na to i nie ma potrzeby, aby wznowić pracę komisji. Otóż, proszę państwa, jeżeli na dzień dzisiejszy mamy kopii 9, a komisja pana ministra Millera pracowała na pierwszych kopiach, to samo pokazuje, że ten raport jakby jest oparty na źródle niewiarygodnym. Ponadto fakt, który jest bezsporny, że innych badań nie dokonano, powoduje, że no nie ma jakby już czym dyskutować. Był taki moment, kiedy liczyliśmy, no zwłaszcza my prawnicy, liczyliśmy na prokuraturę, liczyliśmy na te niezależne badania, natomiast prokuratura pokazała, że nie tylko nie jest zdolna do prowadzenia tego postępowania, ale niestety uczestniczy w bardzo niejasnej dla nas grze, która może mieć podłoże, czy to polityczne, czy jakiekolwiek inne. W każdym razie jej działania doprowadziły do tego, że ja jako prawnik nie jestem w stanie już po pierwsze zawierzyć, po drugie bardzo ciężko już jest ogarnąć, w co my mamy wierzyć, jeżeli chodzi o to ustalenie. Ja chcę przypomnieć państwu, że w 2011 roku na konferencji prasowej pan prokurator Seremet ogłosił, że wykluczył wybuch. Otóż muszę państwu przypomnieć, że w 2011 roku nie wykonano żadnego badania na obecność lub nie materiału wybuchowego, w związku z tym, na podstawie czego pan prokurator Seremet wykluczył ten wybuch. Mamy kolejną konferencję prasową, na której dzięki Bogu prokuratura mówi o tym, że renomowany Instytut Zena wykluczył obecność generała Błasika i jego jakby przypisywane mu ewentualnie wypowiedzi w kabinie pilotów, po to, żebyśmy się dowiedzieli w ostatnim tygodniu, że mamy taką, nazywanie tego opinią to jest za dużo, że mamy taki fatalny dokument, mamy coś, co może sprawiać wrażenie, że, czy może inaczej, powiem w ten sposób. Ja zapoznałam się z tą opinią, zanim ona jeszcze znalazła się w internecie, mam na myśli tą drugą część, bo już jakby zapoznałam się dopiero w środę w tym tygodniu. Muszę państwu powiedzieć, że zorientowałam się bardzo szybko, że to jest celowy zabieg. Tam nie ma żadnej przypadkowości, że ci ludzie zostali powołani w skład jakiegoś zespołu i wydali taką opinię. Otóż proszę państwa, nie jest tajemnicą dla żadnego prawnika, że nie może być powołany jako biegły człowiek, co do którego istnieją podstawy, bo już zabierał głos i wypowiadał się publicznie o przyczynach konkretnego zdarzenia, w tym wypadku katastrofy smoleńskiej. Prokuratura doskonale o tym wie, bo my żeśmy takie dyskusje prowadzili wielokrotnie, między innymi przy poprzednich ekspertach, z jakichś przyczyn powołuje tych ludzi, nie tylko którzy nie mają do tego kompetencji, ale co do których wiadomo, że będą zdyskwalifikowani procesowo natychmiast. Oni wytwarzają to coś, co jakby wyciekło do środków masowego przekazu. I jaki jest efekt? No efekt jest taki, że mamy 5. rocznicę, mamy książkę pana Jurgena Rota, mamy bardzo daleko posunięte ustalenia, jeżeli chodzi o fachowców, którzy się na tym znają i którzy odtworzyli przebieg tej katastrofy. I tak naprawdę nikt się nie będzie już przejmował po opuszczeniu tej wiadomości i zrobieniu społeczeństwu kolejnego mętliku w głowie tym, czy ta opinia się procesowo utrzyma, czy nie. Oczywiście, że się nie utrzyma, bo nie może się utrzymać, ale chyba nie taki był cel jej tworzenia. Ja muszę powiedzieć tak, że jeszcze można zadać sobie pytanie procesowe inne.
Jaka była przyczyna do tego, żeby tym ludziom w ogóle zlecać wytworzenie takiej opinii? Otóż jeżeli organ procesowy zleca sporządzenie opinii, to robi to po coś, dostaje tą opinię. Jeżeli uznaje, że opinia jest niejasna, niepełna i tak dalej, próbuje ją uzupełnić, ewentualnie powołuje kolejny zespół biegłych. Tutaj no, bardzo ciężką walkę o to od długiego czasu prowadzi pan mecenas Pszczółkowski, jeżeli chodzi o kwestię chemiczną. Natomiast prokuratura ma opinię między innymi Instytutu Zena, co do której nie zgłasza żadnych wątpliwości co do jej jasności, rzetelności i jakby pełności. I z jakichś przyczyn powołuje trzeci zespół w osobie tych panów, żeby wytworzyli coś takiego. Proszę państwa, to jest tak ohydna manipulacja i gra. Ja w środę, jak to przeczytałam, zrozumiałam to natychmiast, że muszę powiedzieć, że nic i nikt nie jest w stanie już wpłynąć na to, że ja już nigdy nie odzyskam zaufania do jakiegokolwiek działania ze strony prokuratury wojskowej w tym wypadku i uważam, że jest oni powinni swoją pracę przerwać natychmiast. To po prostu nie ma najmniejszego sensu. Tak jak powiedział pan mecenas Pszczółkowski, szkoda pieniędzy podatników, bo idą bardzo duże pieniądze na coś, co nie prowadzi do niczego, co będzie jakby miało walor obiektywizmu i rzetelności. Proszę państwa, to jest też kolejny przykład, dlaczego od tylu lat pracuje Instytut we Wrocławiu za ogromne pieniądze nad wynikami tych świstków rosyjskich, bo nazywanie tych sekcji, które stamtąd przyszły, opiniami i dokumentami, to jest za daleko posunięte. Zamiast po prostu zrobić to, co trzeba zrobić, czyli po prostu dokonać ekshumacji i przeprowadzić badania, bo to jest tak naprawdę procesowo uzasadnione. Natomiast jeżeli wolno mi jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, nie wiem, czy państwo wiecie, że toczy się również postępowanie w prokuraturze okręgowej tutaj w Warszawie. W tym postępowaniu prokuratura wojskowa powyłączała między innymi te rosyjskie, użyję jeszcze słowa, dokumenty właśnie celem stwierdzenia, że poświadczają nieprawdę i ewentualnie no, jakby innej kwalifikacji prawnej. Otóż proszę państwa, muszę państwu powiedzieć, że no, zgłosiłam się do tego postępowania i nie mogłam uwierzyć własnym oczom, jak zobaczyłam, że jedyną rzeczą, do której sprowadziły się działania prokuratury cywilnej, to było zresztą z błędem prawnym sformułowanie wniosku prawnego do prokuratury, do odpowiednika w Rosji, czy mógłby przesłuchać w charakterze świadków i zapytać panów, którzy no, napisali na przykład w przypadku mojego ojca 100 stron nieprawdy, dlaczego tak zrobili. To jest rzecz niebywała. Jest to złamanie procedury karnej. Między innymi napisałam wniosek o przejęcie tego śledztwa wyżej, o objęcie go nadzorem. Dostałam odpowiedź, że prokuratura najlepiej wie, co ma robić i mam się nie wtrącać. Proszę państwa, dla każdego prawnika praktyka jest oczywiste, że jeżeli ktoś wszczyna postępowanie i osoby, co do których istnieją podstawy do postawienia zarzutów, zaczyna przesłuchiwać w charakterze świadków, to każdy doświadczony prawnik wie, że służy to tylko temu, aby ułożyć sobie elementy do umorzenia postępowania. To jest po prostu oczywiste. W związku z powyższym ja nawet nie zamierzam tego faktu kwestionować, bo po prostu nie widzę sensu dyskusji z takim organem procesowym, który w taki sposób pracuje. Myślę, że to będzie jedno z szybszych postępowań i jedno z szybszych wyjść do Strasburga. I mam nadzieję, że Strasburg zajmie w tym zakresie odpowiednie stanowisko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani Wasserman. I teraz poproszę pana profesora Nowaczyka o bardzo już skrótowe, ze względu na czas, w jakim się znajdujemy, podsumowanie ostatnich wyników technicznych prac zespołu. Ponieważ jesteśmy w bardzo dużym niedoczasie, ja państwu... Ale panie profesorze, głośniej, bliżej do mikrofonu. Podam parę słów podsumowania tylko, przy czym przeproszę z góry pozostałych członków zespołu ekspertów, którzy mieli przedstawić swoje wyniki. Postaram się omówić w sposób bardzo ogólny to, co mamy do powiedzenia. A polecam najnowszy raport, w którym jest część techniczna, gdzie omówione jest błędy, kłamstwa w raportach Millera i Anodiny oraz przedstawione osiągnięcia i ustalenia zespołu ekspertów współpracującego z zespołem parlamentarnym.
Proszę Państwa, ja przygotowałem trochę większy, troszeczkę większą prezentację, którą odnosiła się do konferencji prokuratorów w dniu 27 marca. I ona miała się składać z kilku punktów i punkt pierwszy, na którą powoływała się wówczas prokuratura, to były nowe odczyty zapisów. Prokuratura sama zwolniła mnie z tego obowiązku, dementując i dyskwalifikując stenogramy, które wcześniej się ukazały, które wcześniej przeciekły. Małą wskazówkę może dla wszystkich przedstawicieli rodzin. Zamiast prokuratorami najlepiej zgłosić się do działu przecieków w prokuraturze wojskowej. Analizę, którą zaprezentowano wówczas na tej konferencji, zaprezentowano przy nowatorskim podejściu prokuratury i ich biegłych. Wszystkie zapisy czarnych skrzynek synchronizuje się względem czasu. Natomiast tutaj podano nam po raz pierwszy metodę synchronizacji w zależności od odległości od takiego punktu, w którym jest początek lotniska. Ja nie będę wdawał się w szczegóły. Tego typu synchronizacja zapisów powoduje narastanie i coraz większą ilość błędów, ponieważ trzeba uwzględnić w niej bardzo wiele czynników, tak jak kierunek, siła wiatru, czy samolot schodzi, wznosi. Nie wnikajmy w to. Powoduje narastanie błędów i powoduje, że ten błąd szczególnie pod koniec tej analizy jest już stosunkowo duży. Dlaczego tak prokuratorzy zrobili? Ja mam podejrzenia, że dla nich podstawą i dla biegłych były ślady na ziemi, nie zapisy czarnych ścieżek, skrzynek. I to jest taka podstawowa rzecz, że badanie śladów na ziemi i ślady na ziemi w drzewostanie, to wszystko jest oparte na amatorskich fotografiach i to o fotografiach nie wszystkich autorstwa polskich prokuratorów czy komisji Millera. Te fotografie są nieprofesjonalne, nie mogą być żadnym dowodem w żadnym procesie, ponieważ nie zawierają podstawowych danych, które pozwoliłyby wyciągnąć potrzebne informacje z tych zdjęć. Tak, stąd biorą się określenia na około 15 metrach. Nie zmierzono tego, nie zrobiono tego. I opieranie się na takim materiale musi powodować narastający błąd. Podam tylko dwa przykłady, które są bardzo obrazowe. Przykład pierwszy. No, prokuratura nareszcie zorientowała się, że był TAWS 38. Dobrze, późno, ale jednak. Żeby teraz wpasować ten TAWS 38 w tą trajektorię, w to, że samolot ma się obracać, to on musi się znaleźć wyżej. No więc na tej konferencji 27 marca podane są parametry, które pozwalają ustalić, że ten samolot wzbijał się z prędkością 15 metrów na sekundę. Proszę Państwa, są dane techniczne samolotu złożone w ICAO, Międzynarodowej Organizacji Lotniczej. Sprawny samolot, ten samolot już nie miał części skrzydła, obracał się. Sprawny samolot może przy tych parametrach najwyżej wznosić się z prędkością 12,5 metra na sekundę. Dochodzi właśnie, próbując naciągać, tej kołdry już nie starcza. Próbując naciągać z jednej strony popełnia się takie błędy i przeoczenia z drugiej. I drugi przykład, bardzo charakterystyczny. Samolot uderza, prokuratorzy podają dokładną godzinę, 8:41:04, uderza w ziemię. Mamy zapis odczytanego komputera pokładowego, FMS, który ten skrót już od paru lat jest znany.
który podaje pozycję, gdzie nastąpiło przerwanie, całkowity zanik zasilania, podaje wysokość i podaje czas. I według prokuratorów okazuje się, że ten samolot uderzył o 8:41.04 w ziemię, musiał potem zawrócić, bo się znalazł przed miejscem uderzenia, o godzinie 8:41.05. I tam na wysokości 15 metrów nastąpił zanik zasilania. To są absurdy. I takie próba w tej chwili wpasowania ogromnej ilości puzli do stworzenia i odtworzenia ostatnich sekund kończy się właśnie takim rezultatem. Proszę Państwa, analiza katastrofy to nie jest badanie w samotności tego, co się działo w kokpicie. To nie jest badanie tylko i wyłącznie jednej ścieżki z zapisu w czarnych skrzynkach. To jest badanie bardzo kompleksowe i to jest badanie, w którym należy uwzględnić ogromną ilość czynników. I wychodzi po raz kolejny prawda znana od bardzo dawna. Najtrudniej jest kłamać, bo wszystko trzeba zgrać, wszystko trzeba przewidzieć, a to jest najtrudniejsze. Więc trzymajmy się i starajmy się po prostu podążać za tym, jakie mamy informacje. I z tego dopiero powoli wyciągać wnioski. Wnioski, które wyciągamy w oparciu o ogromną ilość godzin pracy każdego. Glena Jorgensena, który tutaj przybył do Państwa z Danii i przedstawia wyniki swoich badań, wyniki, które są dla nas ogromnie inspirujące. Glena, który własne pieniądze poświęca na te badania, bo on kupił model samolotu 3D Tupolewa. Panów nawigatorów, którzy wspomogli ogromną swoją wiedzą rzecz, która była przez bardzo długi czas tajemnicą dla zespołu ekspertów, w jaki sposób i jak naprowadzany był ten samolot w Smoleńsku. I wyjaśnili nam, pokazali, że to naprowadzanie nie było przypadkowe, to było intencjonalne i było częścią wykonywanej tam operacji. I dziękuję wszystkim pozostałym współpracownikom zespołu ekspertów, którzy, o ile wiem, jak do mnie dzisiaj dotarły, ze Stanów oglądają posiedzenie zespołu i są tutaj razem z nami. I jeszcze raz serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i za ogromne poświęcenie. Bardzo dziękuję i proszę pana profesora Mikołajczaka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego. Proszę państwa, dla Akademickiego Klubu Obywatelskiego katastrofa smoleńska była swego rodzaju aktem założycielskim. Myśmy wydali apel smoleński, wokół którego zgromadziliśmy się najpierw w Komitecie Honorowym Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na prezydenta, a potem utworzyliśmy Akademicki Klub Obywatelski. I stąd zupełnie zrozumiałe jest, że katastrofą smoleńską nasi członkowie interesują się szczególnie. Z wielkim uznaniem przyjęliśmy pojawienie się grupy polskich uczonych, którzy podjęli się trudu wyjaśnienia tej katastrofy. Mogliśmy jako klub wyrazić im uznanie tylko w jeden sposób, nadając im, zgodnie z naszym statutem, nadając im członkostwo honorowe. I takie członkostwo honorowe nadaliśmy czterem profesorom, członkom tego zespołu. Panu profesorowi Wiesławowi Biniędzie, panu doktorowi Wacławowi Berczyńskiemu, panu doktorowi Grzegorzowi Szulazińskiemu i panu profesorowi Kazimierzowi Nowaczykowi. Teraz przeczytam państwu krótkie uzasadnienie. Członkostwo honorowe AKO w Poznaniu w uznaniu szczególnych zasług w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej.
Dzięki niezłomnemu patriotyzmowi, uporowi w dążeniu do prawdy i odwadze graniczącej z bohaterstwem zaangażował się pan profesor bardzo mocno w pracę zespołu ekspertów badających katastrofę smoleńską. Wykazał pan istotne błędy i zafałszowania w oficjalnej wersji opisu jej przebiegu. Wywołana tym nagonka sprowadziła na pana profesora serię dotkliwych przykrości i w rezultacie zwolnienie z uniwersytetu po kilkunastu latach pracy. Wymienione wcześniej zalety duchowe zostały zatem przypieczętowane osobistą ofiarą służbie ojczyźnie i prawdzie. Zaprezentowane przez pana profesora wyniki badań oraz niestrudzone wysiłki zmierzające do upowszechnienia rzetelnych ustaleń w opinii publicznej miały ogromne znaczenie w narzuconej nam wszystkim walce o prawdę i sprawiedliwość. Ponieważ postawa pana profesora w najwyższym stopniu spełnia założenia ideowe i programowe naszego klubu oraz uwzględniając fakt, że działania pana odbywały się głównie na polu naukowym, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu poczuwa sobie za wielki zaszczyt nadanie panu członkostwa honorowego. Przewodniczący, jeszcze druga sprawa, która bezpośrednio wiąże się z tym, co było na początku dzisiejszej naszej konferencji. Chciałem państwu przedstawić takie zgłoszenie wniosku o powołanie Międzynarodowej Komisji do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. O tym była mowa, ale krótko państwu przedstawię taki wniosek, bo myślę, że on powinien płynąć z bardzo różnych organizacji, stowarzyszeń i grup środowiskowych. Szanse na jego realizację przy tym rządzie są małe, ale presja opinii publicznej powinna być w sposób stały wywierana. Akademickie kluby obywatelskie z Poznania, Warszawy, Krakowa i Łodzi występują oficjalnie z propozycją sygnalizowaną już przez wiele środowisk w Polsce o powołanie Międzynarodowej Komisji do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Ustalenia rosyjskiej komisji MAK i Polskiej Komisji Millera pozostają w rażącej niezgodzie z ustaleniami zespołu parlamentarnego powołanego przez polski Sejm i konferencji smoleńskich zorganizowanych przez polskich uczonych wbrew stanowisku władz. Akademickie kluby obywatelskie, liczące kilkuset uczonych, blisko 500, z różnych dziedzin nauki w piątą rocznicę tragedii smoleńskiej stwierdzają, iż poza diametralnymi rozbieżnościami merytorycznymi w wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej istnieje ogromna liczba faktów wskazujących na niechęć, niezdolność, a nawet na świadome dążenie do niewyjaśniania przyczyn katastrofy zarówno ze strony władz Rosji, jak i Polski. Jest ich bardzo wiele. Przykładowo można wymienić nieprzekazanie Polsce podstawowych dowodów, braku samolotu, czarnych skrzynek, prowadzenie badań nie na oryginałach, lecz kolejnych, różnych pod względem treści i długości kopiach taśm z czarnych skrzynek, wykluczające się ekspertyzy co do obecności materiałów wybuchowych, brak sekcji zwłok większości ofiar katastrofy. Wszystko to oraz liczne fałszywe informacje sprawiają, iż bez nadania śledztwu wymiaru międzynarodowego wnioski nie zostaną przyjęte przez polską i światową opinię publiczną. Dla Polaków traktujących swój kraj poważnie i uczciwie jest oczywiste, iż badania katastrofy, która pozbawiła życia elitę państwa polskiego z prezydentem Rzeczypospolitej na czele, winny być prowadzone w sposób niezwykle skrupulatny, tak by rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie do jej przyczyn i przebiegu. Ponieważ wszelkie, wręcz podstawowe standardy prowadzenia badań wyjaśniających przyczyny tego wypadku lotniczego zostały złamane, jedyną drogą uczciwego i wiarygodnego dla opinii publicznej, ale przede wszystkim dla nas Polaków, wyjaśnienia wszystkich aspektów tej katastrofy jest zwrócenie się do władz Unii Europejskiej i NATO o powołanie stosownej komisji. Wszak zginęli przywódcy państwa członka Unii Europejskiej i najwyższe polskie dowództwo NATO. Wystąpienie o powołanie takiej komisji jest wotum nieufności wobec władz państwa polskiego, które wobec tej sprawy zachowuje się całkowicie niezrozumiale. Oddało badanie wypadku wrogiemu państwu bez zagwarantowania sobie możliwości udziału w dochodzeniu, zrezygnowało z pomocy państw sojuszniczych,
całkowicie nie wykorzystało potencjału polskiej nauki i polskich naukowców do wyjaśnienia tej tragedii. Co więcej, chętnych zniechęcało i szykanowało, nie podjęło merytorycznej dyskusji z ustaleniami niezależnych komisji. Ponadto w obecnej sytuacji politycznej tylko nacisk światowej opinii publicznej działającej na rzecz Międzynarodowej Komisji może doprowadzić do przekazania Polsce wraku i czarnych skrzynek. Bez tych dowodów, będących przecież polską własnością, śledztwo nie może zostać przeprowadzone i zakończone. Dzisiaj wyjaśnienie przyczyn katastrofy nie może być traktowane jako wewnętrzna sprawa Polski, bowiem brak wszechstronnego i uczciwego zbadania przyczyn katastrofy oznacza zgodę na złamanie podstawowych standardów demokratycznych zarówno w życiu wewnętrznym Polski, jak i w relacjach z Rosją, na której terytorium doszło do katastrofy. Występując z inicjatywą międzynarodowego śledztwa, dajemy wyraz naszej wiary w poszanowanie przez organy Unii Europejskiej i NATO zasad demokracji, kręgosłupa wszelkiej praworządności i ładu politycznego i społecznego w świecie. W imieniu klubów podpisali przewodniczący klubów Stanisław Mikołajczak, przewodniczący AKO w Poznaniu, profesor Ryszard Kantor, przewodniczący AKO w Krakowie, profesor Michał Seweryński, przewodniczący AKO w Łodzi i profesor Artur Świergiel, przewodniczący AKO w Warszawie. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za ten apel i jeżeli można, proszę Państwa, dwa słowa chciał do nas jeszcze powiedzieć pan Glenn Jørgensen z Danii. Please, Glenn, the floor is yours. Thank you very much. We see from Putin's behavior that this matter is of great importance not only to the Polish people, but to all in the free world. Widzimy z tego, co się dzieje, że to, co robi Putin, że to jest ważne nie tylko dla Polaków, ale także dla całego świata. Here, 5 years after the disaster, there are many pieces of this puzzle are coming together and showing a very consistent picture down to the smallest detail. Po 5 latach od katastrofy bardzo wiele elementów składa się w jedną całość, ukazując ze szczegółami obraz spójny i wyraźny. We know from the many independent studies, papers and reports one thing for sure. Wiemy z wielu niezależnych badań i ekspertów, dokumentów i raportów jedną rzecz na pewno. This was not the accident, but a series of explosions leading to the assassination of the people on board. To nie był wypadek, ale seria eksplozji, która doprowadziła do zabójstwa wszystkich ludzi na pokładzie. The official Russian-Polish story is inconsistent with the laws of physics. Oficjalna rosyjska i polska wersja wydarzeń jest niezgodna z prawami fizyki. The Russian so-called investigations, including MAC report, are incomplete and full of major errors and not at all trustworthy. Tak zwane śledztwo rosyjskie, włączając raport MAC, jest niekompletne, pełne krytycznych błędów i całkowicie niewiarygodne. Radio recordings released by the Russians show clear sign of manipulation. Kopie nagrań z czarnych skrzynek udostępnione przez Rosjan noszą ewidentne ślady manipulacji. The data tell us that about 460 meters before the crash site, the plane lost first its left wingtip and then later the middle section in free air at more than 30 meter height where no obstacles exist. Niepodważalne fakty ustalone w toku badań. Około 460 metrów przed miejscem uderzenia w ziemię samolot stracił najpierw końcówkę lewego skrzydła, a następnie środkową część skrzydła na wysokości ponad 30 metrów nad ziemią, na której żadne przeszkody nie występowały. Such unmotivated loss of wing in free air has never been reported for the many thousands flying Tupolevs, flying millions of miles in all types of weather. This leads to one possible conclusion that there was the use of explosives. Dla wielu tysięcy samolotów Tu-154, z których każdy przeleciał miliony mil, we wszystkich warunkach pogodowych nigdy nie stwierdzono przypadku niezamierzonej, samoistnej utraty skrzydła w wolnej przestrzeni, co prowadzi do jednego najbardziej prawdopodobnego wyjaśnienia użycia materiałów wybuchowych. The wingtip shows clear signs of being cut by directional type of explosives mounted at the only one possible position inside the wing tank at a 20 degree angle to the direction of flight. Końcówka skrzydła nosi wyraźne ślady przecięcia przy użyciu kierunkowych materiałów wybuchowych założonych w jedynej możliwej pozycji, by osiągnąć zamierzony cel, czyli wewnątrz baku paliwowego w skrzydle pod kątem 20 stopni względem kierunku lotu. The data indicate the tail was cut from the fuselage just above the ground. Ogon został oderwany od korpusu samolotu tuż nad ziemią. The majority of people on board were killed by a number of explosions following the wing ground contact, opening the fuselage and breaking
the plane into 20 to 60,000 pieces without the formation of a crater. Zdecydowana większość pasażerów zginęła w wyniku szeregu eksplozji poprzedzających uderzenie skrzydła o ziemię, co w efekcie spowodowało rozpad samolotu, otwarcie korpusu i rozpad na od 20 tysięcy do 60 tysięcy części bez utworzenia krateru w ziemi. The pilots did the correct approach, prepared and initiated the go around above 72 meter height as they called. Piloci wykonali prawidłowe podejście do lądowania oraz przygotowali i prawidłowo rozpoczęli odejście na drugi krąg na wysokości ponad 72 metrów zgodnie ze swoją wcześniejszą komendą. As independent investigator, I strongly regret the Polish government, this Komorowski, Tusk and Kopacz, from the very beginning and consistently have obstructed the investigations using the Miller and Lessig commissions and the prosecutors as useful agents. Jako niezależny badacz ogromnie żałuję, że polskie władze, w tym Komorowski, Tusk, Kopacz, od początku i z determinacją uniemożliwiały rzetelne śledztwo, posługując się wyłącznie usłużnymi osobami w postaci Laska i Millera i ich komisjami. I encourage the coming president of Poland to lay down the Lessig group and take the following simple actions. Zachęcam przyszłego prezydenta Polski do odsunięcia grupy Laska i podjęcia następujących działań. Establish an honest international investigation team. Powołania uczciwej międzynarodowej komisji śledczej. What should they be afraid of? Czego mają się obawiać? Demand the Russians return the wreckage and black boxes to Poland. Domagania się zwrotu wraku i czarnych skrzynek do Polski. To openly publish the full amount of data from the Taos FMS black box system, which is in the hands of the Americans. Ujawnienia opinii publicznej kompletnych danych systemu TAFS i FMS, czarnych skrzynek znajdujących się w posiadaniu Amerykanów. Investigate the security breaks and the Polish cooperation with the Russians. Wszczęcia śledztwa w sprawie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa, współpracy Polaków i Rosjan w tym zakresie i zatrzymania osób odpowiedzialnych. And hold the participants responsible, this including investigations of the roles of Donald Tusk, Kopacz and Komorowski. I śledztwo powinno również obejmować rolę Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego. To the president and the Polish mainstream media, I encourage they treat the families of the victims with respect. Jeśli chodzi o polskie media, zachęcam do traktowania rodzin ofiar z należytym poszanowaniem. And seek every means to get to the bottom of this assassination. I dążenie za wszelką cenę do całkowitego wyjaśnienia przyczyn zamachu. And then I hope they will allow for a balanced and fair coverage of this important topic with access to mainstream media with information in opposition to the official story. I zapewnienia uczciwego nagłośnienia w mediach tych istotnych wyników badań, które są w opozycji do oficjalnej wersji rządowej. Thank you very much. Thank you, Glenn. Bardzo dziękujemy panu Glennowi Jorgensenowi. I teraz na koniec jeszcze dwa słowa pan mecenas Pszczółkowski z jakimś Panie ważnym komunikatem. Bardzo uprzejmie dziękuję, bo nie mogłem tego uczynić bez konsultacji ze swoimi klientami, którzy są zawsze dysponentami takiej informacji. Po raz kolejny państwo okazali się wspaniali i mogę uzupełnić jeszcze swoją wypowiedź. Proszę państwa, chyba o rzecz ważną. Otóż chcę powiedzieć, że w październiku 2012 roku po powrocie polskich biegłych i prokuratora ze Smoleńska nikt nie taił przed stronami tego postępowania, że prokuratorzy w Smoleńsku wykryli materiały wybuchowe. Taką informację strony tego postępowania w sposób oczywiście procesowy otrzymały. Nawet była podjęta przez nas inicjatywa i próba pomocy, w jaki sposób zapobiec temu, żeby pozostawione w Smoleńsku próbki nie uległy zatarciu, nie uległy kontaminacji, o którą potem nie podejrzewano. I proszę państwa, nigdy do głowy by mi nie przyszło, że my będziemy musieli zabezpieczać te próbki nie przed stroną rosyjską, bo jak wynika z badań, one jeszcze w Polsce zupełnie nadają się do identyfikacji, ale właśnie przed stroną polską. Chcę, żebyście państwo o tym wiedzieli. W 2012 roku nikt nie wątpił w to, że detektory ruchliwości jonów pokazują prawdę, także w prokuraturze. Takie było stanowisko wyrażone stroną tego postępowania i chcę o tym powiedzieć. Ponieważ jest też taka moda w mediach publicznych i niektórych komercyjnych na to, aby wspominać
jakie kto ma powody pewnych twierdzeń, to ja chcę też powiedzieć, że pani profesor Kamińska-Trela i pan profesor Szymański pracowali dla tej sprawy absolutnie w sposób nieodpłatny, nie mieli żadnego interesu innego niż dojście do prawdy. Raz jeszcze wielki szacunek dla państwa. Szanowni państwo, w ten sposób zakończyliśmy, wyczerpaliśmy porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia zespołu parlamentarnego. Serdecznie wszystkim państwu za udział w naszym posiedzeniu dziękuję. Przede wszystkim przedstawicielom rodzin, naukowcom, wszystkim parlamentarzystom, przedstawicielom Polonii z wielu krajów, w tym widzę przedstawicieli z Francji, ale także z innych krajów. Państwu, którzy przyszliście na to posiedzenie, które przecież poza wyjątkową okolicznością, w jakiej się znajdujemy dzisiaj po 5 latach, jest, jak państwo widzicie, normalnym posiedzeniem referującym najnowsze badania. Dzisiaj różnica polegała na tym, iż chcieliśmy zaapelować do władz Rzeczpospolitej, do tych, które reprezentuje prezydent Rzeczpospolitej, do administracji, którą reprezentuje pani premier Kopacz, o to, by podjąć wraz z nami, wraz z parlamentarzystami, wraz z Radą Europy, wraz z Parlamentem Unii Europejskiej, wraz być może, bo wiem, że i takie prace i rozmowy są prowadzone z kongresmenami Kongresu Stanów Zjednoczonych, o przyczynienie się do podjęcia międzynarodowego śledztwa, bo ono jest dla nas wszystkim niezbędne, bo ono jest niezbędne dla wyjaśnienia tego dramatu, który rozpoczął się 5 lat temu nad Smoleńskiem. I jest to w interesie, najgłębszym interesie narodu i państwa polskiego. Liczę na to, że tym razem ten apel zostanie przez adresatów bardzo poważnie przemyślany i potraktowany jako apel narodowy. Dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie. Wiem, że jeszcze pani Ewa Stankiewicz ma jakieś komunikaty. Bardzo proszę o ich przekazanie. Proszę, proszę tędy, pani Ewo. Bardzo proszę. Proszę tutaj do mikrofonu. Jeżeli jest coś, co można przedstawić, to bardzo proszę i na tym już zakończymy nasze dzisiejsze posiedzenie. Szanowni państwo, ja reprezentuję Stowarzyszenie Solidarni 2010, które powstało po katastrofie smoleńskiej w takim przekonaniu, że wyjaśnienie przyczyn śmierci prezydenta i osób, które pełniły kluczową rolę w niepodległej Polsce, jest konieczne, wyjaśnienie tych przyczyn jest konieczne do istnienia państwa polskiego jako bezpiecznie rozwijającej się wspólnoty. I po 5 latach pewne rzeczy możemy powiedzieć na pewno, po 5 latach tych niezależnych badań. Samolot rozerwał się w wolnej przestrzeni powietrznej w wyniku serii eksplozji, a prezydent oraz 95 osób bardzo ważnych dla państwa polskiego zginęło na terenie Rosji w wyniku zaplanowanego zamachu. W tym kontekście starannie i dokładnie musi być wyjaśniona rola Donalda Tuska, ówczesnego premiera Polski oraz podległych mu ministrów, a za podjętą grę z władzami Rosji przeciwko własnemu prezydentowi oraz utrudnianie śledztwa, ci ludzie powinni być ukarani tak surowo, aby nigdy w przyszłości nie znaleźli naśladowców. Dziś przypadł mi zaszczyt przekazania na państwa ręce pierwszych egzemplarzy antologii smoleńskiej wydanej przez Stowarzyszenie Solidarni 2010. I tutaj muszę się przyznać państwu, że początkowo, kiedy po 10 kwietnia 2010 roku ludzie podchodzili do mnie na krakowskim przedmieściu i wręczali mi napisane przez siebie wiersze, buntowałam się wewnętrznie, uważając, że zamiast pisać poezję, powinniśmy się skutecznie organizować i bronić przed destrukcją państwa.
ale wiersze są ważne. I dlatego dziękuję Solidarnym 2010 za przygotowanie i wydanie tego tomu wierszy, bo to jest przejmujący głos ofiar wołających o pamięć i o słowo, usłyszane przez poetów. To jest także krzyk tych, którzy zostali. I proszę pozwolić mi na koniec zacytować fragment wiersza, którego nie ma w tej antologii. To jest fragment wiersza dziecka, dziewczynki 12-letniej, która wraz z rodzicami podczas jednej z rocznic podeszła do mnie i wręczyła wiersz. To jest, była wtedy uczennicą 6 klasy jednej ze szkół w Krakowie. I chcę w ramach przeprosin zacytować ten wiersz, z przeprosin za ten wewnętrzny bunt wtedy, kiedy ci rodzice z tą dziewczynką do mnie podchodzili. Ludzie proszą, prezydencie, ratuj nas z nieba. Nam ciebie jeszcze potrzeba. Gruzję ratowałeś, Polskę ocalałeś przed wrogimi mocarstwami. Nie macie już z nami. O bohaterach przypominałeś, jednym z nich się stałeś, a tu Polska cała w jękach, cała władza w obcych rękach. Minął pewien czas. Prezydencie, ratuj nas. Chcieliśmy Państwu wręczyć egzemplarze antologii smoleńskiej. Może właśnie kończąc na tych słowach 12-letniej dziewczynki. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę przekazać te egzemplarze. Posiedzenie dzisiejsze uznaję za zamknięte. Dziękuję bardzo.